5, 4, 3, 2, 1, 0. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Wizjoner. Typuj wyniki w darmowej grze i zgarnij nawet 150 tysięcy złotych. Partnerem programu jest XTB. Właściwe miejsce dla twoich inwestycji. XTB.pl. Dobry wieczór, proszę Państwa. Zaraz zaczniemy, ale najpierw ogłoszenia. Otóż dzisiaj godzina zero, którą poprowadzę, zresztą pewnie wiecie z kim. Jutro z tajemniczym gościem, który dołączy do kanału Zero jako autor komentarzy. Poprowadzi tę godzinę zero Krzysztof Stanowski. W czwartek z kolei z Maciejem Wilkiem, specjalistą od lotnictwa, CPK, od wielkich inwestycji. Godzinę zero poprowadzę ja. No a w piątek Mazurek i Stanowski przed wyborami samorządowymi przed drugą turą. I to wszystko, co będzie wieczorem. I jeszcze jedna rzecz ważna. Dzisiaj wieczorem, tuż po naszej rozmowie, komentarz Marcina Gortata. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia za półtorej sekundy. Dobra, mogę się odsłonić. Widzicie, jaką fajną koszulkę dostałem? No bo jak wiecie, gościem jest Stanisław Derechajło. Dzień dobry. Dzień dobry. Marszałek województwa podlaskiego. O, dużo powiedziałem. Król Podlasia. A, nie, to jest król memów. No, nie przecz. Panie Stanisławie, jak to jest? Kiedy wszyscy pana kochają. Wszyscy pana uwielbiają. Wszyscy do pana dzwonią, mówią: Boże, Staszku, jaki ty jesteś fajny, my byśmy chcieli z tobą rządzić. Zostań naszym marszałkiem, zostań naszym ajatollachem. Ja jestem przyzwyczajony już do takiego typu dyskusji. Że ona nie jest zazdrosna? Nie jest, absolutnie. Przyzwyczajony jestem do tego, co się dzieje i jak ludzie do mnie podchodzą, więc nie robi to na mnie wrażenia. Jak podchodzą? A to jedni kochają, drudzy nienawidzą. Nie, ja mówię teraz o tych politykach i o tym, co się stało po wyborach. No bo po wyborach, proszę Państwa, sytuacja w zarządzie, a właściwie w sejmiku województwa podlaskiego wygląda tak oto, że mamy 30-osobowy sejmik, 15 radnych PiS-u. To za mało, żeby mieć większość. Ale Platforma razem z Trzecią Drogą ma tylko 14. Też zdecydowanie za mało. No i jeden Stanisław Derechajło. Jeden rodzynek z Konfederacji, Stanisław Derechajło, od którego zależy w zasadzie wszystko. Bo jak się pan uprze i nie pójdzie z PiS-em za żadne pieniądze, za żadną cenę, to raczej nie ma szans na większość. A jak się pan nie uprze i da się, jedni będą ubagać, inni kupić oczywiście, jak to zawsze w takich sytuacjach, to PiS razem z panem będzie miał większość. Nie bardzo trudno kupić. Już kiedyś bo próbowano. Taki pan jest bogaty. No, nie narzekam. Jest. Natomiast powiem szczerze, że już kiedyś próbowano różnych rzeczy ze mną robić i to jakoś nie gra dla mnie. Nie gra? Nie gra. No dobra, ale porozmawiajmy na sekundę o tej polityce, bo to teraz sytuacja jest klarowna. Jeśli pan powie twardo, nigdy z PiS-em. Nie, ja nie mówię nigdy z PiS-em, nie mówię nigdy z Platformą, nie nigdy powie pan, z PSL-em. Sekundkę, nie powie pan nigdy z PiS-em. Nie, bo to od razu jeszcze jedną rzecz powiedzmy. Szef klubu radnych PiS-u w sejmiku chciał do nas zadzwonić dzisiaj. Chciał zadzwonić. A oni już mają klub nowy? Tak? No tak, przynajmniej jest on przedstawiany. Więc pan radny chciał zadzwonić i no i złożyć panu oficjalnie propozycję, że pan razem z nimi stworzył zarząd. Tylko ja tak sobie pomyślałem, że kurka wodna to jest przecież ofiarować gościowi Niderlandy. No bo razem
z panem, jeśli nie przekupią nikogo... Panie redaktorze, powiedział pan szef klubu PiS. Szef klubu Platformy. O, a, no to rzeczywiście to Niderlandy. Przepraszam, Niderlandy, szef klubu Platformy. Szef klubu Platformy, proszę państwa, chciał do nas zadzwonić. To oni już mają klub? No, tak jak panu mówiłem, tak mi się przedstawia. Pan redaktor, ja cały czas niedoinformowany. Dobrze, dobrze. Udaje pan teraz pierwszego naiwnego. Dobra, sekundeczkę. Zacznijmy od początku. Czy Stanisław Drehajło zostanie marszałkiem województwa? Tego nie wiem. Ale jakby padła taka propozycja, to łaskawie pan się zgodzi. Czy rozważę taką sytuację? Dobra, bez jak żartów. Padnie? Jak panie pan redaktorze, się, nie, pan mówi, że pan nie jest politykiem. To jak porozmawiamy jak mężczyzna. To mówię prosto. Na początek to mnie interesuje tego, co będziemy realizowali w ramach regionalnych programów. Jak poszczególne kluby polityczne widzą rozwój naszego regionu? Czy widzą to rozwój poprzez duże ośrodki, czy decentralizację na mniejsze ośrodki? Dla mnie to jest bardzo ważne. Wbrew pozorom wszyscy mówią, o dobrze, fajnie mieć stanowisko i tak dalej. Wie pan jak to jest? Ale mnie interesuje... Oni wszyscy obiecają panu to, co pan... Nie, ale to jest na stole, bo to jest w szopach regionalnych i regionalnych programów zapisanych. O tym rozmawiamy. Oni to zapiszą. A później powiedzą, że na to nie mamy pieniędzy. Ale są pieniądze. Stachu, zlituj się, na to nie ma forsy. Każdy tak może powiedzieć. No i tak będzie mówił. Co to pan, dziecko? Przyzwyczaiłem się. No właśnie. Oczywiście. Dobra. Bo mamy... taką właśnie sytuację, że jak się pan uprze, to nie ma tego zarządu. No to już kiedyś na Podlasiu było coś takiego, że doszło do powtórnych wyborów. I chciałby pan powtórne wybory? Nie, ja zdecydowanie nie chciałbym powtórnych wyborów, bo to jest nie w porządku co do wyborców. Mhm. Zdecydowanie nie. Myślę, że w tej chwili, jak będziemy mieli 22 kwietnia sesję, to spotkamy się, będziemy rozmawiali ze sobą. Do tego czasu będziemy się targować przecież. Będziemy się targować już te propozycje. Aż do sesji wszyscy te propozycje targować. Już pan były już różne historie w Podlaskim Sejmiku. Pamięta pan początek tej kadencji? Ja wiem. W tej chwili jest też taka sytuacja, że PSL ma takich tam radnych. Co to mogą, przynajmniej niektórzy tak mówią. No ale jest jeden jeszcze od Hołowni, tak? Mogą polubić bardziej PiS. To polubią, no. No to wtedy pańskie akcje by nieco spadły, bo jakby się oni dogadali, albo chociaż jeden z nich się wyłamał, to Drehajło nie jest potrzebne. No jest potrzebny na regiony, mam dużo fajnych pomysłów. Dobra. Czy warunkiem rozmów z PiS-em jest to, że musi pan mieć fotel marszałka? Warunkiem rozmów z wszystkimi jest to, żebyśmy porozmawiali, jak ten region ma wyglądać. Super. I w poprzedniej kadencji tak też się stało, bo pragnę zauważyć, że nawet niektóre budżety jednogłośnie przechodziły bez żadnego sprzeciwu, więc dobra, potrafimy na Podlasiu się porozumieć. A teraz odpowiedź może na moje pytanie. Czy warunkiem rozmów z PiS-em jest fotel marszałka dla pana? Nie, to nie jest warunek. To nie jest z kimkolwiek. Dobra, z kimkolwiek. To nie jest warunek. To nie jest warunek. No to zobaczymy. I pan nie mówi PiS-owi, na pewno nie. Nie mówię nie PiS-owi i nie mówię innym. No inni na razie się nie mogą liczyć, chyba że... Ale może z PiS-u już przechodzą tabunami, którzy będą szli do Platformy Obywatelskiej, no bo tam są fajne rzeczy różnego rodzaju. Jakie rzeczy różnego rodzaju? No, są różnego rodzaju rzeczy, które działają. A chciałby pan zająć się znowu promocją Podlasia? Już był pan wicemarszałkiem Podlasia, odpowiedzialnym za promocję. Skończyło się skandalem. No innym spojrzeniem na świat trochę. Wie pan co? Jakbym ja panu teraz i naszym gościom puścił raz jeszcze ten filmik, to ludzie by się za głowę złapali. Lord Crushfield, tak by on znany jest, ten gentleman na YouTubie, zrobił filmik. Ja panu przeczytam taki opis. Co ty, gej jesteś? Pyta YouTuber kolegę, który robi zbliżenie na biodra. Nie, po prostu chciałem pokazać, jakiego masz małego. No i to był początek filmiku, który miał promować turystyczne walory Podlasia. Chwalicie się przyrodzeniami? No to... Wpadnij na Podlasie, zobacz nasze przyrodzenia. Nie, to akurat nie Podlasian mówił o tym, tylko ktoś to przyjechał tak, tutaj ja pokazać. Wiem, ale... Jakiś ekshibicjonista oczywiście, no nie? To jest pański pomysł. Nie, to nie jest mój na pomysł. Na promocję Podlasia. Nie, zdecydowanie nie. Mój pomysł na promocję Podlasia jest zdecydowanie inny. I po drugie, teraz też jest rzeczywistość totalnie inna. Czy pan redaktor wie, że my jesteśmy całkowicie innej rzeczywistości, w jakiej się postawiliśmy teraz? Mianowicie, w jakiej jesteśmy? No jesteśmy pod murem. Jesteście pod murem. Jesteśmy pod murem. My zdecydowanie musimy inaczej na tą sytuację spojrzeć. A nie ma pan sobie nic do zarzucenia, bo wie pan zapłacił temu gościowi 55 tysięcy złotych za film, który w powszechnej ocenie
Znaczy, on nie tylko zawierał wulgaryzmy, bo to nie jest kwestia oceny, tylko faktu. Tak, tam było mnóstwo wulgaryzmów, ale obrażał prawosławnych i obrażał mnóstwo ludzi. Dlatego nie zostało to wszystko wycofane i zdecydowanie... Ale forsa poszła. No to... Pan, tak, taka jest no, pan zapłacił, sytuacja. Pan zapłaci, nie ja zapłaciłem, tylko... No właśnie chciałem powiedzieć. No nie ja zapłaciłem. Natomiast wie pan co? Pan należy poszukiwać różnych rzeczy. I jeżeli, to był pański błąd? To, tak, to był błąd oczywiście, bo jeżeli chodzi o to poszukiwanie różnych rzeczy i to jak ja to zobaczyłem, to rzeczywiście powiedziałem, że nie ówczesnego dyrektora, i który tym się zajmował i miał te pomysły. My dzisiaj musimy totalnie inaczej na to spojrzeć. Dobra, ale wtedy ktoś podejmował decyzję, to był tym kimś był pan. 55 tysięcy to nie są oczywiście pieniądze, które rozwalą cały budżet. Ale kurka wodna, wydawać forsę na jakieś obrzydliwe filmiki z jakimiś typami. I dlatego już nie wydajemy. Nie popełnia błędów ktoś, kto nic nie robi. Jeżeli to wszystko zostaje tak nie wiadomo jak. Konfederacja zdaje się kiedyś miała taki pomysł, żeby urzędnicy płacili za błędy, które popełnią. Gdyby to pana miało objąć, to 55 tysięcy... No, z tylu pieniędzy musiałby wam wyskoczyć. No to jeżeli byłaby taka rzeczywistość, to myślę, że wielu innych jeszcze więcej musiałoby wyskakiwać. Być może, być może. Być może, no i rzeczywiście z wielu innych. Na to znajdzie się dużo więcej też... Nie, bo tak wie pan, to jest... Mam takie wrażenie, że pan jest strasznie sympatyczny facet, tylko jak przychodzi do tego, to pan tak lekko mówi, a trudno, no błąd, no nic takiego. Ej, forsa była wydana. Nie moja forsa, tylko mieszkańców Podlasia. Ja tam tylko jeżdżę jako turysta, ale... No i rzeczywiście jest całkowicie Podlasie sympatyczne. Pan się sympatyczne, gdyby no. Nie było sympatyczne, to ja bym tam nie jeździł. A pan zobaczy jeszcze, ile fajnych innych rzeczy udało się zrealizować, które pokazują totalnie w inny sposób. A dzisiaj my musimy naprawdę inaczej na to spojrzeć. Dobra. Te memy, ta koszulka to jest prezent od pana. Stanowski dostał też fajną, proszę państwa, od razu powiem. To są słynne memy z panem i z panem Areczkiem. Notabene jest z nami Areczek, Areczek będzie przynosił wodę dzisiaj. Ale kto panu pokazał pierwszego mema? Nie wiem, ktoś przyszedł mi pokazał, że coś takiego jest. Już nie pamiętam. Córka, nie pamiętam. Syn? Nie? Nie pamiętam. Nie? Ktoś tam pokazał. Ktoś. No i co, jaka była pierwsza reakcja? Cholera jasna? Wściekł się pan, oburzył? Najpierw zobaczyłem, o, jakie brzydkie zdjęcie. Powiedziałem, no, takie brzydkie zdjęcie, tak? No a teraz... To już jest ta kolekcja. Kurczę, myślałem, że... No dobrze, ale to dajcie teraz tę kolekcję. Myślałem, że to jeszcze chwilka. To są te memy. A rzeczywiście, zdjęcie jest brzydkie. No dobra. Panie Areczku, po co ta kontrola? Na pewno się dogadamy. Robert, puszczaj te memy, są fajne. To nie ja wybrałem, to oni. Ale ja pana spytam... No dobra, ale tak na serio. No. Ten początek. Zobaczy pan, że ktoś sobie z pana robi jaja. A że obsadza pana w roli takiego bezwzględnego szefa, który się znęca nad jakimś Areczkiem. No właśnie, tutaj też jest mazurek, jest dla zarządu, a dla reszty jest chleb ze smalcem. Jezus, no lubię chleb ze smalcem. Więc ja uwielbiam. No więc to może ja już będę tym innym. Ale... Nie miał pan takiego poczucia, że kurczę, ośmieszają mnie? Ja mam duży dystans do siebie, to jest raz. Natomiast to była próba ośmieszenia mnie, bo jak ktoś nie mógł mnie pokonać i, czy zdyskredytować, to postanowił mnie ośmieszyć. No ale wie pan, trudno walczyć z siecią, z internetem. No to jest taki przykład, że no niestety jesteś bezbronny. No nie, ma pan... No co, masz krzyczeć, no nie, tak nie jest, tak nie można robić. Więc postanowiłem, no... Patrzeć tylko, żeby nie przekraczał jakiegoś tam gustu. A te koszulki to sam pan robi? Nie, to tylko dla pana. To jedna. A to powinien pan je robić, zarobiłby pan na tym pieniądze. Chryste panie, pan to jest niemożliwe. Nie, nie, to specjalnie dla pana jeden egzemplarz. To ja bardzo panu dziękuję, ale z tymi memami to bym pojechał na koszulkach. Ludzie by... To jest... Nie, z tych to memów jest pamiątka z Podlasia. Korzystam tylko z jednego. Otóż... Ja zajmuję się też pszczelarstwem i mamy konsorcjum rolne, gdzie produkujemy miód i mamy taką specjalną edycję. Miód tylko dla zarządu. Miód z Podlasia. I tak zachęcam do kupowania miodu z Podlasia, który jest tylko dla zarządu. Miody są rzeczywiście genialne, chociaż Podlasie słynie nie tylko z miodów. A z czego jeszcze? Z lasów. No oczywiście, lasy są bardzo... A nawet z puszczy. Jest kilka puszcz. Tak, a w tych puszczach duchy. O...
podlasie jest magiczne. Tak, jak się takiego ducha przytuli, to później można jak pan Protasiewicz. Jak pan Protasiewicz przez 3 dni. Ale ja nic nie wysyłam dla pana Protasiewicza, to od razu mówię. To nie moja wina. To nie pan. Nie. To nie. No, przynajmniej to mamy załatwione. Dobra, teraz poważniej. Za chwilę będzie niemiło, ale, ale później znowu będzie miło. Ja muszę jednak to spytać, wie pan, bo ludzie się martwią, serio. Na przykład wiele pytań było takich, czy pana te memy bardzo jakoś nie bolą? Czy pan się bolą, nie... Bolą, oczywiście bolą. Serio? No oczywiście, że bolą, no wie pan. Powiedzmy tak, może nie tyle mnie, co moje dzieci, tak? Bo one są atakowane i one płacą za to wszystko, co się ze mną dzieje. O co też próbuję zrobić czy walczyć, to one za to wszystko płacą. No ale cóż, jesteśmy bezbronni w internecie. Ale też, mówię panu, nie pan na tym zarobi forsę, na tych memach. Nie mam czasu. Kurka. To zrobimy jest... spółkę? Nie, to jest... Pan się na tym zna, rozpromuje. Pańska córka się akurat zna na biznesie, nie ja. Jak skończy studia, to pomyślimy. Niech ona to zrobi. A zupełnie serio, to, no. Bo to wie pan, bo to jest taki problem, bo taka popularność może pomagać, bo ona pana rozpropaguje. Już wszyscy wiedzą, jak wygląda ten gość. A, to ten od memów. No ale może też zaszkodzić, bo... No bo no, co? Wie pan, ośmieszyć. Tak, czy to jest taki poważny człowiek? Czy taki to jest był poważny cel. Człowiek? Wie pan, żebym startował na prezydenta Polski, to bym tak się zastanawiał, no nie? Miałbym ten problem. Ale ja w większości startuję do samorządu lokalnego, gdzie mnie wszyscy znają. Znają mnie od wielu lat. I tak naprawdę, znów coś na Stacha uszyli, no nie? Więc dobra, no to dobrze. Znów coś powiedzieli, coś napisali i tak dalej. Natomiast, no... Znają mnie i to jest. I na mnie głosują dlatego, że mnie znają. Pan powiedział, że nie jest politykiem. Nie, no nie jestem, a niektórzy twierdzą, że jestem. No. Ale zarabia pan forsę zupełnie jak polityk. No to... Zupełnie jak polityk. I to nie jest akurat komplement. Bo przejrzałem sobie pańskie oświadczenie majątkowe. Chełm to miasto panu bardzo bliskie. Prawda? Tak. Przytulił pan tam w liniach autobusowych. Tak. W 2021, w 2022 po 20 parę tysięcy. Pan nawet był przewodniczącym Rady Nadzorczej. Uwaga. Chełmskich przy... linii autobusowych. To prawda, ale nie tylko tego. Pan również, może pan zapomniał, ale był szefem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych. Nie byłem szefem Rady. A tylko członkiem Rady. A to przepraszam. Tak to jest, że historyk, wójt gminy Boćki nagle jest tak rozrywanym fachowcem w Chełmie. Akurat wtedy Chełmskie Linie Autobusowe, bo to jest taki docelowy temat, przygotowały się do wejścia do wprowadzenia projektu wodorowego. Tutaj akurat dobrze się znam. Pan jest najlepszym specjalistą. Nie jestem najlepszym specjalistą, tylko po prostu troszeczkę się tym orientuję i znam, jeżeli chodzi o konstruowanie różnego rodzaju programów rozwojowych. Nie wiem, czy pan wie, ale czeka właśnie na obronę doktoratu w zakresie odnawialnych źródeł energii. I rzeczywiście interesuję się tymi rzeczami bardzo mocno. I więc jestem zwolennikiem też, żeby na przykład na Podlasiu też przyjeżdżały osoby i były w radach nadzorczych, niekoniecznie z naszego środowiska. I pani żeby chce to powiedzieć, że to po prostu zmieniło. Akurat w Chełmie znaleźli takiego wybitnego fachowca od wodoru, akurat pana. A ja panu powiem, bo może jest inne wytłumaczenie, taka koincydencja. Pan wtedy był członkiem Porozumienia Jarosława Gowina, prawda? Tak, jestem nadal. Mhm. A wie pan, jak się nazywa prezydent Chełma? Jakub Banaszak. Jakub Banaszak. Członek jakiej partii? Bo w tej chwili bezpartyjny. Tak. A wcześniej? Też Porozumienia, no znaleźliśmy się. Porozumienia. A kto jest mamą Jakuba Banaszka? No jego mama, no pani poseł. Pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Porozumienia Jarosława Gowina. Kurczę, co za zbieg okoliczności, że mama, posłanka PiS-u z Porozumienia, prezydenta PiS-u należącego do Porozumienia i pan z tego Porozumienia. Na które tu czas już żeśmy rozeszli się politycznie. Nie, bo jak się zaczynało, to jeszcze ale później jak najbardziej. Też byłem, no nie? I pan tam trafia. I akurat, bo pan jest najlepszym w Polsce specjalistą. Nie jestem najlepszym specjalistą, natomiast znamy się, więc potrzeba kogoś zaufanego, kto może na to spojrzeć. Przepraszam, z całym szacunkiem, pan jest historykiem. Nie tylko. Pan jest z zawodu, z wykształcenia historykiem. Mam studia historyczne, mam również zarządzanie różnymi projektami Unii Europejskiej, wiele innych tam. No to jest tego dużo, no nie? Tak.
Wie pan co, bo jak popatrzę... Ale odnawialne źródła energii to jest mój konik, z którym pracuję, dlatego się go doktoryzuję w tym zakresie. Doktoryzuje się pan, ale tego doktoratu pan jeszcze nie obronił. Nie miał go pan wtedy, kiedy pana zatrudniano w tym Chełmie. Ale powiem panu coś jeszcze. Zadziwiający zbieg okoliczności, że Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dowodziło właśnie porozumienie Jarosława Gowina. A pan w tym NCBR-ze, jak tak popatrzę, to przez 3 lata, jeśli się nie mylę, bo mogłoby... No byłem w Radzie. Tak. To pan przytulił tam z 80 tysięcy, nawet lepiej. A nie wiem nawet przez 3 lata. No ja wiem, to dla pana to... Proszę bardzo, w 2021 44 500, w 2022 33 750 i tak dalej, i tak dalej. I znowu... Pan jest, oprócz tego, że pszczelarzem i historykiem i wójtem Bociek. Byłem Bociek. Ja wiem. Oraz członkiem zespołu Klekociarniki. To pan jest, przepraszam, też wybitnym naukowcem, specjalistą od startupów. Nie tyle specjalistą od startupów, co jeżeli chodzi o zakres, który tam też prezentowałem, to byłem jedynym rolnikiem w Radzie NCBR-u. To było bardzo dobre, uważam, i powinniśmy zawsze też do tego dążyć, bo przy tworzeniu programu, który wówczas też, te zręby powstawały, Agrostratega, który ma na zasadzie budować kompetencje i badania w zakresie rolnictwa, no to tutaj bardzo dobrze też się odnajdywałem i powiem szczerze, nawet cała Rada NCBR-u desygnowała mnie do tego programu, ale została rozwiązana akurat. Ale to jest nic w porównaniu z tym, ile pan przytulił dzięki NASK-owi. Znów wójt i historyk i trafia do naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Tak jest. Zarabiał pan tam 18 tysięcy miesięcznie. W 2018... 16. 18, proszę pana, myli się pan. Proszę pana, ja się opieram na pańskim oświadczeniu majątkowym, chyba że pan zawyżał. Byłby to pierwszy przypadek w historii, kiedy ktoś zawyżał sobie dochody. Pan w 2018 tyle zarabiał, czyli to było 6 lat temu. Później też pan dorabiał. Tu 11, tu 20. I znowu, wie pan, rodzi się pytanie, jak oni pana z tych bodźków wyciągnęli, że akurat do narodowego... naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Jak nie Narodowe Centrum Rozwoju. A wie pan, czym się tam zajmowałem? Bo właśnie chciałbym o tym też powiedzieć. No nie? Zajmowałem się budową ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Wie pan, co to jest? Tak, przeczytałem nawet. To świetny projekt. I dla tej sieci zdecydowałem się zrezygnować z wójta. Tak. Na zbudowanie szybkiego, darmowego i bezpiecznego internetu do każdej szkoły w Polsce. Pańską działalność tam zglebił całkowicie. Najwyższa Izba Kontroli strasznie zjechała tę sieć, pisząc, że jest nieprzygotowana i przetargi były nie... Proszę pana, to już akurat wtedy już mnie nie było, bo zostałem już wicemarszałkiem. Natomiast na czym moja rola polegała? Jestem jedynym człowiekiem tam, który zna się na samorządzie. Ale dlaczego akurat pan? Dlaczego akurat... No bo minister cyfryzacji mnie znał, no to dlatego też zaproponował. Po znajomości to było. Nie, no znał, no tak jak wielu innych, no. Nie, no wie pan, bo to... Otrzymałem taką propozycję i przyjąłem. To ciekawe właśnie, że akurat pan. No, też się dziwię tak naprawdę. Kurczę, co za zbieg okoliczności. I oczywiście to, że działał pan w porozumieniu Jarosława Gowina, nie miało z tym nic wspólnego. Dawało możliwości poznania wielu osób. To nie jest przypadkiem tak, że to jest klasyczny przykład partyjniackiego państwa, gdzie chłopie, nieważne, czy masz kompetencje, czy nie masz, musisz mieć przede wszystkim znajomości z politykami. Ale tutaj akurat mam kompetencje. I kiedy... Oczywiście. Pan tak uważa. Tak. Pan tak uważa, że pan je ma. Ja nie chcę być niegrzeczny, więc będę milczał w tej sprawie. Ale wydaje mi się, że przynajmniej formalnych kompetencji pan jednak nie ma, bo do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy do naukowej i akademickiej sieci komputerowej nie bierze się rolników, wójtów. A dlaczego nie? A właśnie powinno się brać. Aha. Powinno się brać. Proszę sobie wyobrazić. Kurczę, czyli może prezesem Polskiej Akademii Nauk też powinien być. Nie, no prezes, no bez przesady. No prezesem nie. Dlaczego ale w tych nie? organach doradczych powinny się znajdować osoby, które znają też. A dlaczego nie krawcy? Jeżeli będzie coś kompetentnego, to i z krawcami. Mm-hmm. Ja nie mówię, pan mówi o rolnikach. Ale ja nie mam nic przeciwko rolnikom. I ja bardzo mam, dobrze. Wie pan co, jeżeli coś mnie tutaj...
nawet nie wkurza, bo ja już to widzę od lat, od 30 lat, to to, jak wy na bezczele załatwiacie sobie robotę i mówicie później, no przecież jesteśmy kompetentni. No tak, jesteśmy kompetentni. No to dobra, to wie pan co? To niech to nasi widzowie rozstrzygną, bo mnie to wygląda po prostu tak. To jest taka klasyka gatunku. Uprawiał to PiS w tym wypadku, bo pan należał wtedy przez porozumienie do PiSu. Do PiSu nie należałem nigdy. Do Zjednoczonej Prawicy pan kandydował z list tak, PiSu, przypomnę panu. Ja wiem, że pan się teraz tego PiSu wypiera, ale kandydował. Nie, nie wypieram się, kandydował pan bo wiele rzeczy wówczas zostało wprowadzonych bardzo dobre, które są do teraz, no nie? A i robotę pan dostawał tylko dlatego, że był pan w tym PiSie, no umówmy się. Nie, no nie byłem w PiSie. No w porozumieniu. No dobrze, to ja odwrócę pytanie. Jeżeli ktoś działa politycznie i angażuje się w życie społeczno-polityczne, to już nie może nigdzie startować ani być, bo zawsze powiedzą, że znają? Więc może, tylko na przykład. Ale do pana, do programu to zostałem zaproszony, no bo pan jest znamy politykiem. Się i tak dalej? Nie, nie znamy się. No nie znamy się właśnie. Tylko po pierwsze... Może pan. Czy pan tłumaczy, że tylko i wyłącznie ludzie z Warszawy mają prawo funkcjonować gdziekolwiek, a jak już ktoś jest z innego, to pan nie. Pan odwraca tę rozmowę na temat tego, czy ktoś jest z Warszawy, czy nie. Bo w Warszawie się wszyscy znają. Akurat bycie z Warszawy nie ma tutaj nic. Ale wie pan, w Warszawie wszyscy się znają. W Białymstoku jeszcze bardziej. Oczywiście, że tak. No i co z tego? I dzisiaj, kiedy na przykład ja jestem teraz przewodniczącym Rady Podlaskiego Oddziału Przemysłu Przyszłości, gdzie my się znamy, rozmawiamy, planujemy różnego rodzaju działania, bo to do dzisiaj trwa. Wiele takich tematów się pojawia, które opiniujemy i to nikomu nie przeszkadza, bo nie, my musimy to mówić. Jeśli polityk zajmuje stanowisko polityczne, czyli pan na przykład zostałby jutro ministrem, to ja to... Dziękuję. Proszę, ja nie rozdaję tych stanowisk, więc mówię hipotetycznie. Gdy pan został ministrem, to jest stanowisko polityczne i to jest odpowiedzialność partii, która pana tam wstawia. Natomiast, niech pan wybaczy, ludzie mają takie poczucie, że autobusami w Chełmie czy przedsiębiorstwem usług mieszkaniowych w Chełmie jednocześnie zarządza gość, który jest wielkim specjalistą. Ja nie zarządzałem. Dobrze, był szefem Rady Nadzorczej. Był szefem Rady Nadzorczej. Nie zarządzałem. Gość, który jednocześnie jest wybitnym specjalistą od rozwoju, że zasiada w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w instytucji, która przyznaje naukowcom granty. I ten sam gość jest również specem od nas, w NASK-u, od komputerów. Od samorządów. Kurczę, i akurat... Od samorządów. Dobra, dość. Przestańmy z ludzi robić idiotów. Dostał pan robotę polityczną po uważaniu i już. Nie. Tak, to jest oczywiste. Dla wszystkich, którzy nas teraz oglądają, że dostał pan tę robotę dlatego, że miał pan kumpli w partii. Nie, znam wiele osób. I to nie jest dlatego, to jest jakaś krzywda. No dobrze, tylko wie pan, problemem nie jest to, że pan ich zna. Tylko... No, nie widzi pan tego? Nie, nie widzę. Bo jeżeli ja znam wiele osób, to nie jest to moja wina jakaś. Jeżeli ja z tymi osobami rozmawiam i mówię, słuchajcie, ale może byśmy zrealizowali to w ten sposób. Jeżeli żebyśmy doprowadzili to i zrobili, że organem prowadzącym szkół jest samorząd, a szkoła nie jest autonomiczna, że trzeba przygotować język, którymi będziemy starali się mówić w odpowiedni sposób. Dobra. No to zaraz. Panie Stanisławie, zostawmy to, bo ja nie chcę pana... Nie chcę pana już dłużej czołgać w tej sprawie. Chcę tylko spytać, co to jest Instytut Społeczny Paktum? To jest stowarzyszenie. W którym? Cóż za zbieg okoliczności? Jak jest to człowiek, jest stowarzyszenia. Od 29 grudnia 2021 roku sekretarzem tego stowarzyszenia jest kto? Nie wiem nawet. Ale to ja panu powiem. No. Może panu mówi coś to nazwisko. Gabriela Derhajło. No, tak. Kto to jest? Moja córka. A w którym roku ona się urodziła? Ona urodziła się w 2000. W 2000, czyli miała wtedy 21 lat. Jak zostawała sekretarzem tego instytutu. I tak się złożyło, że pod koniec grudnia ona zostaje sekretarzem instytutu, a w następnym roku pan przytula z tego instytutu 44 tysiące. Ale to jest nasze stowarzyszenie, którym działamy, realizujemy projekty. Po prostu wie pan co? Ale piszemy projekty, dostajemy. Właśnie chciałem powiedzieć, gdyby pan z własnych pieniędzy sobie wypłacał, to ja bym to rozumiał. Ale tam jest też taki myk, że na przykład dostajecie dofinansowanie
z NCK-u, Narodowego Centrum Kultury. No też umówmy się wtedy wszystko po znajomości politycznej. No, no, no bez przesady. Tak? Takich rzeczy się nie dzieje, że po znajomości politycznej. Nie. Nie. Hmm. Dobra, wycofuję się. No, ten, no przepraszam. Wycofuję się. Panie redaktorze. To był ten jeden z dwóch, trzech przypadków, gdzie to nie nastąpiło po znajomości politycznej. Absolutnie. Przecież wie pan dobrze, że szef NCK-u to jest stanowisko polityczne. Każda władza, jak przychodzi... Kiedy ja jestem w opozycji do tej politycznego stanowiska, no, no nie. Dostawał, no dobrze, stowarzyszenie dostawało pieniądze. Nie. Zbiera się grupa ludzi, zawiązuje stowarzyszenie, zaczyna działać tak samo. To wiele tych stowarzyszeń jest. No to realizuje projekty. No, panie kochany, no. Ale ja nie mam z tym żadnego problemu, ja też nie. Że stowarzyszenie realizuje projekty. Tylko panu pokazuje cały czas te dziwne zbiegi okoliczności. Ale pan pokazuje w czasie też, kiedy myśmy byli w opozycji politycznej. Pokazuje pan rok 2018, kiedy w NASK-u pan zarabiał te 18 tysięcy miesięcznie. Wtedy pan nie był w żadnej opozycji. No tak, ale pan był powiedział teraz pan, o NCK-u i tak dalej. Pan no nie, no tutaj... Był pan w NCBR-ze. Kiedy pan nie był w żadnej opozycji, w Chełmie pan zarabiał pieniądze, dlatego że jest pan w tej samej partii, co prezydent Chełma i jego matka. Ale oni odeszli i ja później też dalej byłem. Do pewnego czasu, kiedy przestałem tam być, no nie? No właśnie. No ale tutaj, no proszę pana, my realizujemy już szereg projektów. Na Podlasiu bardzo dużo rzeczy się dzieje. I pan mi mówi, że my nie możemy społecznie nie, nawet ja panu działać. Coś no, powiem. Możecie, co, mało co, tego. Coś nie tak. No nie. I pan, co jest najgorsze? Że wy tam robicie nawet fajne rzeczy. Bardzo fajne. Tak, ale ja to mówię teraz, żeby nie było, że nie mówię. Tylko te pieniądze, które przychodzą do was, trafiają tam, bo ktoś kogoś zna. No nie, proszę pana. Jeżeli teraz na przykład w przeciągu 3 lat nie jesteśmy w rządzie, a nadal realizujemy różne rzeczy, to też, że ktoś kogoś zna? Proszę pana, ja znam mnóstwo ludzi. Już to zdążyliśmy udowodnić. No to zawsze pan znajdzie każdego, że kogoś gdzieś znam, coś się dzieje, no to tak nie można. Dobra. Pan jest rolnikiem przede wszystkim? Tak. A ile ma pan ziemi? No, ze 130 hektarów. To skromnie. No. Ale co pan, z czego, znaczy pan jest w związku z tym, skoro ma pan 130 hektarów, to nie zajmuje się pan, jak mnie mam, hodowlą? Nie. Niestety hodowałem przez bardzo długi okres zwierzęta, ale później niestety już fizycznie nie dałem rady tego robić. Więc mam uprawę, więc mam agroturystykę, mam pszczoły. Dobra uprawa, jaką uprawę? No, pszenica, kukurydza, rzepak, konwencjonalne. Czyli zboża. Nie? No, tak. Teraz dostaje pan... Teraz dostajemy... Mocno. No tak, bo sytuacja jest taka, że tanie zboże z Ukrainy was wszystkich dopada. No niestety tak. Już drugi rok jesteśmy na zasiłkach. To znaczy to wyrównanie, to wsparcie rządowe, to nazywamy zasiłkami. Mhm. Rozumiem, że nie jest pan entuzjastą Zielonego Ładu. No niestety nie. Bo wszyscy protestowaliście przeciwko Zielonemu Ładowi. No niestety nie. No niestety, no Zielony Ład... ogranicza nas, ale też wprowadza pewne takie rozwiązania, które dla nas nie są korzystne. Teraz, jeżeli chcemy zabezpieczyć żywnościowo ludzi, i tutaj się rodzi to, co pan nawiąże do wcześniejszego tematu. Kiedy potrzebowaliśmy nauki jako rolnicy, czyli badań naukowych w zakresie ochrony roślin, właśnie stosowanych, dopuszczonych środków ekologicznych, to zwracałem uwagę w NCBR, że my musimy wprowadzić badania, bo nauka dla rolników jest potrzebna jak woda, a my dla nauki jak ziemia. I to jest, musi być to połączenie. I dzisiaj my stajemy przed wprowadzeniem na przykład uprawy roślin strączkowych, a my nie możemy ich ochronić, bo nam zabraniają środków ochrony roślin. Te rośliny a dzisiaj... strączkowe to jest to ugorowanie, tak? Nie, to nie? Bo tam był... groch, to groch mniej więcej i tak dalej. No, i dzisiaj, jeżeli ład... rośliny strączkowe. Tak, nie, wycofują nam i teraz tak, w NCBR zwracałem uwagę na to, żeby za wszelką cenę prowadzić te badania. Ale badania nie na spółkach Skarbu Państwa, proszę pana. Bo wie pan, jak finansowano spółki Skarbu Państwa? Mhm. Robiono badanie plus rozwój i tam wchodziła spółka państwowa i ta spółka państwowa miała dofinansowanie, w ten sposób na utrzymanie. Nam potrzeba przeprowadzania doświadczeń i badań na naszych gospodarstwach rolnych, tak żebyśmy mogli spokojnie uprawiać to i mieć jakikolwiek zysk. Bo skoro wycofuje się pewne środki, no to potrzebujemy na to miejsce drugich. I taką uwagę cały czas znosiłem i starałem się doprowadzić do tego, żeby rozpocząć szybko badania, żeby te pieniądze trafiły w gospodarkę. Spytałem o ten Zielony Ład, bo właśnie rolnicy, no, również rolnicy z Podlasia,
protestują przeciwko temu. I to jest jakiś problem, bo z jednej strony niby wszyscy chcemy przecież, no nie niby, myślę, że wszyscy chcemy, żeby nie wiem, powietrze było zdrowsze, żeby żywność była zdrowsza. Z drugiej strony na was nakładają obowiązek na przykład ugorowania. No teraz już niby nie. Też, bo musimy posiać strączkowo, nie możemy opryskać tego i to na to samo to się mniej więcej układa. No właśnie, to jest interes nam. Życia, tak. Tak. Da, no, pozwalają to nie dla nas jest. No, nie? No właśnie mówię. No. To nie jest dla nas dobre rozwiązanie. Czy na przykład międzyplony, wsiewki międzyplonów. Tak trzeba po zebraniu, trzeba to wszystko posiać międzyplon, później na wiosnę przeorać i posiać. Ale jeżeli na wiosnę się zaorze, to stosunki wodne, które zachwiały się w tym momencie, powodują to, że te plony na wiosnę są no, bardzo ciężkie. W tym roku też już mamy trochę suszy i nie możemy... To lepiej dla pana byłoby nie zaorywać tego wiosną? Musimy... Nie, no jesienią zaorać. No, nie. Mhm. Tutaj, no i teraz tak. Ale musi zwracaliśmy pan to robić. Dlaczego musi pan to robić? No bo chcę dostać parę złotych, bo płacą... No, 200 zł na przykład, czy to 300 za punkt. No nie? To jest skomplikowane. Ale nam przez to spada plon i to, co ma być rekompensatą, tak naprawdę nie jest rekompensatą. My decydujemy się na te rekompensaty z tego tytułu, że no, cena zboża jest tak niska, że to zastanawiamy się, to no, prawda, żeby że jakiś grosz cokolwiek ja wziąć. Ja sprawdzałem ceny zboża i one faktycznie spadają z miesiąca na miesiąc. I teraz tak, kiedy podnosiliśmy nawet na Podlasiu, tworząc Dolinę Rolniczą 4.0, to jest taki projekt badawczy też, który stał u zarania mojego tam jeszcze bycia w zarządzie województwa, gdzie mamy budować badania plus rozwój w zakresie właśnie rolnictwa i uprawy technologicznej, bo mamy dwa problemy. Jedno to właśnie środki, które musimy i sposoby, a drugi to stosunki wodne. Te stosunki wodne są strasznie zachwiane u nas i my tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób do tego podejść. Jeżeli dzisiaj chcę wprowadzić na przykład uprawę agrofotowoltaiki, wie pan, co to jest? Nie. Co to jest agrofotowoltaika? Fotowoltaika to jest taka... Co to jest fotowoltaika, to wszystko agrofoto, wiedzą. No nie? Mhm. To jest na dość dużym wysokości 4 metrów, na przykład 3, urządzenie fotowoltaiczne produkujące prąd, a na dole uprawa rolna. Uprawa rolna. I teraz, jeżeli uda się, bo znalazłem akurat kilka osób, które gdzie zaczniemy, nie oglądając się na B plus R, bo problem badania i plus rozwój. Mhm. To co NCBR, co pan tutaj mówił, no nie? Jeżeli zobaczyłem, że te koła bardzo wolno to miały, nie da rady się tutaj przez pewien taki klincz administracyjny to przyspieszyć, to my sami po prostu to, co mamy, to wykładamy naszą pracę, żeby to zrobić. I wówczas, jeżeli my uprawimy pole pod spodem, to mamy dochód z produkcji prądu lub z dzierżawy tego pola, a tutaj żywność będzie takim produktem ubocznym tego, przez co ona będzie tańsza i możemy konkurować z produkcją na świecie. Musimy to zbadać. My już dawno powinniśmy, ja błagałem wówczas, żeby ruszyć pierwsze pilotażowe rzeczy, ale nikt tego nie słuchał oczywiście, no bo ja wiem, po co rolnicy potrzebni są w takich instytucjach, to nie? Więc my sami zaczynamy na wiosnę to budować i robić, bo jeżeli my nie ruszymy tego, przegramy konkurencję z Ukrainą. My musimy szukać właśnie w nauce jedynej szansy, która jest tam potrzebna. A po co jest panu polityka? A wie pan, dlaczego, normalny facet. Wie pan, dlaczego poszedłem do polityki? Ja przyzwyczaiłem się do tych pytań różnych. Ja zarabiam, od 20 lat piszę oświadczenia majątkowe i u mnie w regionie wiedzą, że trzeba na pierwszej stronie być, że najbogatszy samorządowy polityk to Derehajwa. To już wszyscy wiedzą, no nie? Że pan jest najbogatszy. Tak, to wiedzą, a to dlatego, że mam ziemię, no nie? I to tak. I to dużo. No tak, no. Co miałem, to kupywałem. W 15 roku koalicja rządowa przegrała wybory, bo woda była za ciepła w kranie. A wie pan co, że jak ja wstawałem rano, to nie miałem w ogóle wody. Mhm. Wie pan, dlaczego wystartowałem w rodzinnej gminie, żeby zostać wójtem, żeby zbudować te wodociągi? W boczkach nie było wody? W połowie gminy były, w połowie nie. Bo... I dlatego poszedłem do polityki. I zacząłem to wszystko realizować. Podjęliśmy pewne decyzje i dzisiaj no, rzeczywiście infrastrukturalnie jesteśmy do przodu i budujemy. Po to idę do polityki, żeby zbudować jak najwięcej rzeczy. Długo był pan tym wójtem? 5 kadencji. No właśnie. Ponad 18 lat aż. No, długo. Zrezygnowałem poszedłem do tego NASK, żeby OSE montować, bo niestety w tym... I nie musiałem iść tak, że przegrałem wybory, że tam trzeba tam stołek znaleźć, no nie, że to jest jakaś fajna tam rzecz. Nie, dlatego... Jak to łączyłby się wójtem i rolnikiem na tylu hektarach? No spokojnie, ja się wstaję o 4 rano. Do dzisiaj mi to zostało. Tak? Że wstaję pan o 4? Tak, bo wtedy mogę odpisać na maile. A o której pan w takim razie się kładzie? Już.
No dla pana tak długo siedzę, nie ukrywam, ale rozmowa jest przednia, no nie, więc, więc to jest tak. Tak, to ja mam tak. Chodzi wam wcześniej? Tak, bardzo wcześnie. Z kurami? Tak jest. No, to afrykański model. No ale oni też tak. Ale tak już mi zostało. I dlatego jestem w polityce. Jeżeli my te, na przykład program, ja bardzo mocno się wczytuję w te regionalne programy. Jak negocjując z Komisją Europejską nasze regionalne programy, no, mam doświadczenie. Mnie nawet Europejski Trybunał Obrachunkowy kontrolował. Wyrocowano kiedyś, wie pan, projekty, no nie? Białystok, Suwałki, Łomża i Boczki. I ja przeżyłem wszystkie kontrole, jakie są praktycznie na tym świecie do zrealizowania. Natomiast powiem panu jeszcze jedną rzecz. Przez te 20 parę lat ja co zimę jeszcze robiłem jakiekolwiek kursy, studia po dyplomie, czy zdobywałem wiedzę, żeby być przygotowanym do pewnych rozwiązań. Jeżeli mnie ludzie wybierają, to ja muszę wiedzieć mniej więcej, w którym kierunku mam iść. Posłem pan nie został. No nie zostałem posłem. Został pan teraz, kandydował pan z Konfederacji. Tak. Dlaczego z Konfederacji? Bo Konfederacja była, jest najbliższa moim poglądom, ale też Konfederacja nie postawi mi jednego warunku. Że mam zrezygnować ze swojej partii politycznej Porozumienie do Demokracji. Pan jest nadal w Porozumieniu tak Gowina? Nie, do Demokracji teraz się to nazywa. A kto jest szefem Porozumienia? Ja. Pan? Ja. Aha. A to ciekawe. Prawda? Bo wszystkie inne partie żądały, absolutnie nie może być, proszę zrezygnować, bo inaczej listy nie zarejestrujemy. A ci powiedzieli, jesteś uczciwym człowiekiem, startuj. No dobra, i wystartował pan i nic z tego, ale teraz... Ale drugi mam wynik po bosaku. Też dobrze, z piątego miejsca, panie. Jeszcze z Konfederacji, gdzie moi wyborcy patrzyli, ale co? Ale jak, Stachu? Ale Stachu, ale nie z PiSu? Nie, nie, to wiedzieli, że nie, bo ja nie popierałem Zielonego Ładu, więc nie startowałem z PiSu. No ale to nie miał pan wyjścia, no jak nie PiS. No bo ja mogłem w ogóle nie startować. No tak, ale zdaje się, że... Nie jest dla mnie determinująca rzecz. O, pan by się nazwał konserwatystą? Konserwatywno-ludowym może, coś takiego. No nie, ale pytam o bańskie poglądy. No tak, ale wie pan, każde działanie nasze musi być oparte na pewnych fundamentach. Jeżeli te fundamenty nie są stabilne, to my, nasze działania są większe. Jakie są pańskie fundamenty? Ludowe. Co to znaczy? Uczciwie pracować. Nie oszukiwać ludzi. Starać się realizować zadania najlepiej, jak potrafisz. Dlatego też przez 20 lat co zimę robiłem różnego rodzaju kursy, szkolenia, żeby wiedzieć. Bo wie pan, jakie jest największe obciążenie dla każdego polityka regionalnego? O, panie Areczku, przyniesie pan mi wody, bo się skończyła. Pan redaktor mnie tak męczy, że głowa mała. Panie Areczku, właśnie woda. Nie, to jest realizacja i dobrze zagospodarowanie pieniędzmi, które w podatkach płacą nam nasi mieszkańcy. Uwaga, przychodzi pan Areczek. Właśnie, to jest pan. Zapraszam, panie Areczku, proszę panie o wodę. Panie Areczku, proszę. Pan się przedstawi? Pan Areczek. Pan Areczek. Mityczna postać. Tak, właśnie tak wygląda pan Areczek. Proszę państwa, panie Areczku, pan stanie tutaj z nami. To proszę, to jest pan Areczek. Myśmy go wypożyczyli od Stanisława Drechajły. Woda dla każdego. Woda dla zarządu. Wszystkiego dobrego. Tak, panie Areczku, pańskie zdrowie. Dlatego pan tak wcześniej zadał pytania. Pytałem pana o pański konserwatyzm teraz. No dobra, bo pan mówi, że jakoś tak pan nie chce tego rozwijać. Dobra, to ja mam parę pytań pomocniczych. Związki partnerskie. No to są związki partnerskie. No to co? To nie możemy ich ganiać, prawda, i zabijać, czy coś? Nie, ganiać i zabijać. Nie, ale chciałby pan je na przykład rejestrować? Ja się na tym nie znam, powiem szczerze, na tych związkach partnerskich. Jeżeli oni nie robią mi krzywdy, to ja jej nie mam... Nie, nie, to jest co innego. Sekundkę, bo nie mówimy teraz o tolerancji, tylko pytam pana, czy na przykład związki partnerskie, czyli na przykład związki mężczyzn i kobiety, ale też dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn powinny być... Panie kochany, zaczynasz pan mówić o oczach i rzeczach, o których ja to mało znam się. Ale regionalnym i lokalnym. Ja każdego człowieka szanuję, lubię, uważam. Jeżeli pracuję do dobra społeczności, chwała mu za to. Ja naprawdę rozmawiałem o jakichś gospodarczych rzeczach, no, a nie na rzeczach, na których ja się nie... Był pan wójtem. Tak. Przyjechałby do Boczków gej. No to może by przyjechał. Chciałby zostać nauczycielem. No to nie miałbym nic przeciwko. Nie miałby pan nic przeciwko. A aborcja? No to co pan mówi o aborcji?
pan na przykład zgodziłby się na to, by kobiety miały prawo do 12 tygodnia przerywać ciążę na życzenie? Nie mówimy o przerywaniu, o zakończeniu ciąży. Zgoda. Proszę, wie pan. Sam ja na tutaj... to zwróciłem uwagę Krzysztofowi Bysykowi. Tak. Używam tego terminu nie dlatego, tak. że, tylko proszę dlatego, że... Proszę pana, ja tutaj zgadzam się z panią poseł Bosak, z jej wystąpieniem. Ja jestem ojcem trójki dzieci. Ja sobie, to tak jak ja. No, ja sobie nie wyobrażam różnych tematów. Kobieta nie powinna w ciąży zostawać sama, absolutnie. Zrobić trzeba wszystko. To nie jest kwestia rozkazów, ustaw. Albo czujemy to, albo nie. Myślę, że ta nasza polityka w mediach, która mówi się o tych sprawach, nie w tym kierunku idzie. My musimy czuć. Nakazami, zakazami, cóż my możemy począć? No nie, ale w sprawie aborcji trzeba jakieś przepisy. One muszą być. Nie wiem, czy muszą być. W sercu każdy ma to, co powinien zrobić. No nie? Ja nigdy bym nie doprowadził do celowego przerywania ciąży. Jeżeli komukolwiek staje się ciąża, czyli powstaje nowe życie, to powinniśmy otoczyć go opieką, taką osobę, wesprzeć, pomóc, nie napastować, nie plotkować po wioskach i mówić, że o, w ciąży, a za mąż nie wyszła. Absolutnie. To jest naganne. Trzeba pomagać kobietom, wspierać je i takie jest moje zdanie. A nie mam wrażenia, że bardzo wielu facetów w takich sytuacjach znika? To w mordy, bo ode mnie dostali i tyle tematu, no nie? No to co ja mogę powiedzieć? Kurczę, jakby to panu powiedzieć, piątka. No to jak? No to jaki to jest facet? To jest facet? To popierdła jakaś, no nie? Ale czy to nie jest bardzo poważny problem społeczny, że facetów nie ma? Pana, takich problemów to nam się zrodziło bardzo dużo. No, że nie ma facetów. Znaczy, kto ma być odpowiedzialny za kobiety w ciąży? Skoro ojciec dziecka znika, bo zabawić się to pierwszy, a brać odpowiedzialność za to już nie. To idź się wyskrop, albo weź sobie pigułkę. No? No co? No ja powiedziałem panu, co o tym myślę. No. Że pan by dał delikwentowi wpysk. Dokładnie. A my powinniśmy takie mieć mechanizmy i mentalnie też jako społeczeństwo powiedzieć, fajnie, będzie nowy obywatel. Jak wychowywać chłopaku, że wyrośnie na prawdziwych facetów? Nie wiem, mam córki. Ale nie boi się pan? Pan się powinien jeszcze bardziej... O, panie... Nie, dla swoich dzieci jesteś gotów zrobić wszystko, no nie? Ale właśnie ci zięciowie, to oni będą mieli przerąbane. Ma pan córki czy syna? Ja mam dwie córki i syna. No to zrobię zięciu. Wodą? Chryste, panie. Wodą. Człowiek z Podlasia i będziemy wodą? Schodzimy, no nie? To jest dopiero upadek. To jest dopiero upadek, żeby wodą... Proszę państwa, będą telefony... Bardzo jestem ciekaw telefonów do pana. O właśnie, ten numer, który się państwu wyświetla, 1032, no i jak przystało na kanał 030, to jest numer. Można zadawać wszystkie pytania, tak? Tak, oczywiście. Najwyżej jakby co to... Najwyżej to nie odpowiem. No. Najwyżej wiecie, no. Najwyżej się doigracie. zanim jednak pytania, to... Tutaj pan Areczek właśnie zawsze się śmiał, że jak przychodzą politycy Konfederacji, to nigdy nie ma psów. Bo wy zjadacie psy przecież. A skąd w życiu? Ja mam pieska. Pozdrawiam mojego pieska Aleje, który robi dla mnie czarujące życie, nie ukrywam, i ubarwia nam życie w domu. To teraz będzie pies. Pies będzie ze schroniska oczywiście. Znają państwo pewnie naszą akcję. Można, o właśnie, to jest... Można sobie nawet trochę podobny do mojego. Sami. Właśnie, to jest mały, jak widzę, całkiem sympatyczny pies. Taki mały pies i dwie opiekunki. Zapraszamy tutaj. O, tu. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu chodźmy, szybciutko. O. No właśnie.
Możemy podejść chyba, tak, nie? Tak, przedstawiamy wam samego. To jest Sami, bardzo... Sami jest psem, a nie suczką. Tak, to jest pies, dokładnie. Jest to dwuletni, energiczny... Oj, co? Proszę, smaczki. Charakter psiak. Ale my się mamy poczęstować, czy psa? Psa. Kurczak. Żeby wszystko Mazurek zjadł, no. To jest taki... A to jest dla zarządu, a nie a dla mnie... Chciałam powiedzieć, że to jest zdecydowanie piesek dla zarządu. O, to jest tak wygląda, proszę państwa, pies dla zarządu. W naszej grupie jest Sami. Pies szczotliwie nazywany naszym przypakowanym jamniorem. Jest przypakowany, no. Sami ma dopiero 2 lata, w tym ostatni rok spędził w schronisku. To niedobrze. Jest to dzieciątko dosłownie jeszcze, ale wyjątkowo rozumne jak na takiego młodego gagatka. Proszę państwa, no zobaczcie, no, łasi się, fajny pies, naprawdę. Mimo, że spotkała go krzywda ze strony sami człowieka. Sami trafił do nas z ranami ciętymi na grzbiecie. Jest. Charakterystyka tych ran wskazuje, że raczej są to rany zadane jakimś ostrym narzędziem przez człowieka. Ale Sami chyba o tym nie za bardzo pamięta, jak mam on chyba siebie zauważył. No widzi pan, daj pan spokój, no, to co się nad pieskiem znęcać? No, no nie wiem... Co, Sami. Pysk wyglądał, nie? Zdenerwował się. Tak, zdenerwował się. Okej, okay, jest okej. Okay. Zobaczył się, zobaczył się. Okay. To jesteś ty. To jesteś ty, piesku. Zdenerwował się na siebie samego. Jest okej. Okay. Dla naszych piesków jest to są okay. Duże emocje. Sami zobaczył się w telewizorze i się zdenerwował. No idziemy, chodź, uciekamy od tego. Bardzo cię, proszę państwa, Samiego, który jak widać denerwuje się tylko... Tak, Samiego oraz wszystkie inne psy ze schroniska na paluchu można adoptować, a nawet powinno się, więc... Tak, zachęcamy do kontaktu. Gorąco namawiamy. Zachęcam do adopcji psa. Ja jak adoptowałem pieska swojego, tak? To praktycznie no, życie mi się totalnie zmieniło. I dzieci mi dały fajną bluzę. O. Kto wstaje rano, ten wyprowadza psa. Te córki są podłe, naprawdę. Nie, nie zgadzam się, to cudowne osoby. To prawda. No, jako ojciec córek tak. Wiem coś o tym. Telefon do nas jest i można do nas dzwonić, a właściwie można dzwonić nie do mnie, tylko do Stanisława Drehajły. Właśnie. Już mamy pierwszy telefon. Ale w ogóle, wie pan, ja tak sobie pomyślałem, kurczę, że teraz na tym Podlasie oni się tak do pana zalecają, ci wszyscy politycy, że to jest coś niesamowitego, nie? Nie, się już no, dopiero, jak to, wie pan, to oni jest... wszyscy są gotowi po prostu już na wszystko, że jak się urodzi syn, to będzie Stanisław. Nie, nie, Stanisława, tak, jak byłem wójtem, jak gminie, to nikt jak... nie nazywał swoich dzieci Stanisław. Jasne, a jak płeć nie znana, to Drehajło. Nieprawda. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd pan do nas dzwoni? Z Gdyni. Z Gdyni, czyli nie z Podlasia. Nie. tak, dzwonię, bo w pewnym momencie już rozmowy zacząłem zauważać taki cynizm polityczny, który występuje tutaj i aż mi się szkoda zrobiło pana Stanisława. Gdy to słucham, ale no niestety takie są właśnie trudy bycia politykiem i według dla obywateli bardzo ważne jest to, żeby było zawsze jasne i klarowne, w jaki sposób kompetentnych ludzi wybierać, żebyśmy później my nie byli tymi przysłowiowymi areczkami. No dobra, pytanie. To tak, pytanie. Panie Stanisławie, co pan myśli o Podlasiu? W jaki sposób pan chciałby Podlasie rozwinąć? A może drugie pytanie? Może najpierw pierwsze. Dobra, dzięki. No. No właśnie, to jest świetny pomysł. O, rzeczywiście, jak chcesz rozwinąć Podlasie? To jest pytanie, na które my tak naprawdę na Podlasiu szukamy odpowiedzi. To jest trudne pytanie. Bo jeżeli o wszystkich standardach mówiliśmy, że dobrze, Podlasie, fajne, zielone i tak dalej, jak przyszła pandemia, to nawet mieliśmy nadzieję, że nam Podlasie bardzo będzie się rozwijało. Wiele osób z Warszawy jechało do nas przebywać i mieszkać. Natomiast sytuacja, kryzys graniczny nam to wszystko zmienił. I dzisiaj my mamy bardzo ważny problem, co się z nami stanie.
musimy na to spojrzeć tak szeroko i musimy też zewnętrznie spojrzeć. Dlatego też szukamy zawsze osób z zewnątrz, które spojrzą na nas i powiedzą, słuchajcie, no tak czy inaczej robicie. Ale przede wszystkim no to musimy wzmocnić naszą gospodarkę, rozpromować nasze rolnictwo w ten sposób, w jaki też zaczęliśmy to robić. Ja stworzyłem takie Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, ale też prowadzimy właśnie poprzez też i między innymi Paktum, namawiamy ludzi do zakładania rolniczego handlu detalicznego, do budowania mikroprzetwórni, do sprzedaży tego wszystkiego, do budowania marki lokalnej. A nie mógł pan załatwić jednej rzeczy? Jakiej? Żeby na przykład gorzelnictwo podlaskie stało się, żeby bimber podlaski stał się produktem regionalnym. No, niestety nie zostałem posłem jeszcze, żebym mógł to wprowadzać, tak? Ale jeżeli chodzi, to szukamy tutaj takiego rozwiązania. Dlaczego tak jest, że na świecie rolnik ma prawo wyprodukować, nie wiem, no właśnie... Bo litr spirytusu kosztuje u nas bardzo mało, a reszta to są podatki i dlatego monopol państwo trzyma w tym zakresie. Natomiast na pewno będziemy robili w tym kierunku bardzo ważne ruchy. Między innymi temu służy rolniczy handel detaliczny. I mamy już na przykład miody. Miodosytnie. Świetne pomysły, no nie? Był pan w Sakach? Oczywiście. No, kurczę, żebyśmy nie stworzyli... Boga pana. Ja byłem w jury na Eneo Expo, które dało Miodosytni złoty medal i nagrodę. Po znajomości? Nie po znajomości. Ale pan zna. Bo dopiero później poznałem. Czyli to jest mniej więcej to konkurs same. Polegał na tym, szanowny panie, że się degustowało w ciemno. Czyli nie wiedzieliśmy, co degustujemy i ocenialiśmy to. I Miodosytnia Podlaska z Saków, to jest, proszę państwa, absolutnie genialne. A już miód z Żubrówką... Tak. A miody na przykład z Augustowa? Miodosytnia... Bajeczne. Tak. Czyli pewne już rzeczy realizujemy, ale... Też zresztą pisałem o miodach. Ale to co ważne teraz jest i to, co stworzyliśmy też w regionie, czyli takie projekty, które mają na zasadzie budować rozwój gospodarczy nas, Podlasia. No bo niestety, z racji naszego położenia, gdzie leżymy, żaden inwestor z kraju nie przyjedzie i nie zainwestuje na Podlasiu potężnych pieniędzy. Zresztą to jest poważny problem także dla turystyki. Tak. Rozmawialiśmy sobie przed programem z naszym wspólnym znajomym. Tak. Pozdrawiamy serdecznie Gienka. Pozdrawiamy Gienka. Może zła kolejność. Ele i Gienka, tak. Którzy prowadzą pensjonat na Podlasiu w Narewce. Do nich przyjeżdża teraz zdecydowanie mniej ludzi niż wcześniej, bo się ludzie boją, że tak, to jest blisko granicy, że tam jest niebezpiecznie. Ja powiem państwu tak. Oczywiście tutaj odpowiem na pytanie, na to rzeczywiście wydobywanie energii gospodarczej naszego regionu, bo te firmy czołowe, które są u nas, czyli nie wiem, czy ja mogę wymieniać te firmy, ale te czołowe, tak? Może pan. Pronar, Samarz, Suempol, Unihaus, Unibep, Danwood i tak dalej, to są firmy zbudowane na rodzinnym kapitale. To są ludzie z naszych wiosek, którzy kiedyś zainwestowali, rozwinęli to i poszło. Nie ma takich firm u nas, które przyjadą i raptownie, o, zbudujemy wam coś. Z tej racji naszego położenia. My mamy bardzo trudną sytuację. Dlatego też my musimy wzmocnić nasz potencjał gospodarczy. Dlatego też ja się zajmuję kupowaniem na przykład patentów i wdrażaniem ich, próbą komercjalizacji. To jest bardzo trudne, bo staramy się w horyzoncie Europa dostać pieniądze, a tam mówią, lek na zgnilca przeciwko amerykańskiego w oparciu o grzyba z Puszczy Białowieskiej. Polak złożył, nie. Tu ocenimy tak, tu ocenimy inaczej. Ja mam doświadczenie w tym zakresie, żeby to zrobić. Więc to będziemy robić. Ale teraz wracając do naszej tutaj rozmowy. My jako Polacy mamy szczęście. Nie musimy walczyć o naszą wolność. Bo okazując patriotyzm, to nie tylko złożenie wieńca świętonarodowe. Dzisiaj patriotyzm to jest między innymi przyjechanie na Podlasie, zakupienie jakiegoś produktu, pobycie z nami, tak żebyśmy gospodarczo się nie złamali, bo wszyscy wyjeżdżają, bo jesteśmy pod murem, stoimy i wszyscy się boją przyjechać. Nie, na Podlasie jest bezpiecznie, sympatycznie i smacznie. Co ja, jako człowiek, który jeździ regularnie na Podlasie, w dwa różne miejsca, do dwóch różnych puszcz, mogę tylko potwierdzić. A teraz odbierzemy telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Kto dzwoni i skąd? Supraśla, z Podlasia. Pan Robert był w Supraślu, czy nie? Głupie pytanie. Oczywiście, że byłem i to nie jeden raz. No właśnie, więc ja dzwonię z Supraśla. Chciałem porozmawiać, zapytać panu marszałka, przepraszam, pan Stanisław był wicemarszałkiem. Tak.
Chciałem zadać panu Stanisławowi trzy pytania. Ojej. Aż trzy, dobrze. Nie mam notatnika, żeby... Ale to krótko, ja nie będę tak, jak ten przedmówca tam mówił wcześniej. Krótkie, trzy pytania. Pierwsze, jest projekt, który projekt zasilani. Czy pan Stanisław zna taki projekt zasilani? Zasilanie naturą? Nie, to jest projekt, który promuje województwo podlaskie. Właśnie to jest ta przeciwwaga temu, że podlaskie jest tam na czerwono zaznaczane i dlatego nie przyjeżdżają turyści. Mm. I Urząd Marszałkowski taki program stworzył zasilanie. Są takie filmy. Polecam panu redaktorowi do obejrzenia. Zasilanie. Dobra. Zasilanie. No to tutaj niestety wykazujemy się nieznajomością obaj. Ja nie wiem, czy to ja dobrze nie rozumiem, czy to nie chodzą tam dwie osoby i opowiadają o Podlasiu? No opowiadają, ale rozmawiają. To tak, znam, no. Dobra. No następne pytanie to jest takie, czy pan Stanisław jest za rozwojem Podlasia i czy jest gotów do tego, żeby pomóc stworzyć stabilną większość w Sejmiku? I jeszcze jedno pytanie ostatnie. Czy pan Stanisław lubi ducha puszczy? Zanim to ostatnie, to drugie. Czy może pan powtórzyć, bo myśmy tu... To ja wiem. Tak, jestem zdecydowany na to, żeby zarząd na województwie podlaskim został powołany. Dobrze. Czy pan Stanisław lubi... Dobra, dzięki za to pytanie i dzięki za pytanie o ducha puszczy. Oczywiście, że lubię ducha puszczy. Ten uśmiech na twarzy nie pozostawiam. Ile pan ma nadwagi? Nadwagi? Nie. Nadwagi. Nie mam. A, to przepraszam. Mam 70 kg fleszcza, to moja uroda i intuicja. A żona pana nie goni? Że pan nie, ganiają mnie wszyscy. Jest. Łącznie z dziećmi, z aplikacjami zakładają, chodzić każą i tak dalej. Naprawdę? A. Co za ludzie. Ja też powinienem schudnąć. I schudłem, ale później znowu przytyłem. W ogóle to jest jakiś bezsens. A jak się jedzie na Podlasie, to tam człowiek nie ma prawa schudnąć niestety. No nie ma prawa, zgadzam się. Jak robimy festiwale kulinarne, czy stół wielkanocny, czy bożonarodzeniowe, czy kiszka na przykład, czy babka. Państwo wiedzą, co to jest kiszka na przykład. Wiedzą. Kiszka wcale nie jest taka dobra. No, ale... Bez komentarza. Dobra, okej. Okay. Bo wasze... No dobrze, To co jest takim pańskim domowym jeszcze z domu rodzinnego daniem? Ziemniaki z kwaśnym mlekiem. Albo z chowojcą. Nie? Z czym? Z chowojcą. Czyli? A kefir, woda, ocet, cebulka. Ziemniaki z kwaśnym mlekiem to jest znana sprawa. Mój tak. Ty Boże. Tak, no wie pan. Nie? Dzieciństwo mi się przypomniało. Mamy kolejny telefon. O jedzeniu jeszcze porozmawiamy, bo obaj lubimy jeść. Halo. Cześć, Łukasz z tej strony. Dobry wieczór. Z Bielska Białej. Z Bielska Białej. Z daleka. To pojęcie względne. Na Podlasie daleko. Z Podlasie po przeciwstronnej stronie. Tak. To słuchamy pańskiego ale pytania. Ale też na literę P. Więc to pojęcie względne. Tam jest tak, ja tutaj słucham i takich mam kilka pytań z tezą. Właśnie odnośnie tego, że tutaj mamy na literę P i tutaj też mamy na literę P. Jak rozwiązać sprawy, które są tutaj, pan wcześniej mówił, odnośnie na przykład transportu, który turystycznie może fajnie dość powiązać te nasze dwa rejony, które mają potencjał, bo u nas są góry, gdzie ludzi z Podbeskidzia i ze Śląska może to przyciągnąć, a na Podlasie też ma swój potencjał, o którym pan pewnie może turystycznie też dużo powiedzieć, też ma swój potencjał, a tak troszeczkę to leży, bo ta komunikacja gdzieś tam troszeczkę w tym kraju te takie dziury transportowe tutaj są. To takie moje pierwsze pytanie. Ale tam jest autostrada teraz. Do Białegostoku jest z Warszawy droga ekspresowa. S19 też się buduje. Tak, buduje się S19. Rail Baltica też się buduje. S19, czyli droga wzdłuż wschodniej. Bardzo dużo się dróg buduje i tak samo lokalnych. Wiemy na przykład, tworząc Podlaski Fundusz Dróg Lokalnych, to było bardzo fajne przedsięwzięcie, które żeśmy w zarządzie wymyślili.
buduje się, to się zmienia. Natomiast myślę, że trzeba szukać miejscowości partnerskich pomiędzy regionem Bielska-Białej a Podlasiem. I po prostu sieciować się. Serdecznie zapraszam do odezwania się też do naszych organizacji, które tym się zajmują i zachęcają do tego, żeby się sieciować. No dobrze, będziemy się... No tak. Dobra, drugie pytanie. Dlatego kolejne pytanie, jak już tutaj zeszliśmy na ten temat. Dlaczego, jeżeli tak to wszystko ma fajnie funkcjonować, dlaczego to wszystko nie powinno się rozwijać o taki transport komunikacji zbiorowej i połączenia ludzi transportem takim zbiorowym w oparciu o koleje, które gdzieś powinny być, o te drogi, które powinny być w wykorzystaniu, o autobusy i komunikację jakąś publiczną, gdzie w Podlasie, to jednak też są takie dziury komunikacyjne, gdzie pan zapewne się też wypowie, że to są takie dziury, gdzie tam ludzie nie potrafią dojechać. Pewnie to będzie ciekawy temat do dyskusji, którą można gdzieś tam otworzyć, że z miejsca A do miejsca B no, ludzie po prostu muszą dojeżdżać samochodami i nie da się dojechać transportem zbiorowym. I to w żaden sposób nie funkcjonuje. Mhm. No, wiele rzeczy udało się zrealizować. Mamy tutaj połączenie na przykład do Hajnówki i wiele innych miejsc już pociągami. I to się zmienia. Mamy sporo projektów budowy dróg i połączeń kolejowych. Nie da się niestety na Podlasie wszędzie dojechać transportem zbiorowym, bo Podlasie jest słabo zaludnione. To po prostu najzwyczajniej w świecie się nie opłaci. Mamy pomysł na przykład na takie zwane taksówki turystyczne czy społeczne, ale to w następnym okresie programowania byśmy to realizowali. No, Podlasie jest słabo zaludnione i to nie wszystko nam się opłaci. Jest słabo zaludnione, to prawda, ale poprzedni słuchacz był z Supraśla, prawda? Jak wspaniale jedna droga, druga droga i uwaga, no, droga rowerowa z Białegostoku, tak. Jak wspaniale rozwinęła Supraśl. Jak pociągniecie drogę dalej do Krynek, będę oczywiście ubolewał, bo ja bardzo lubię Krynki i wcale nie chcę, żeby tam było dużo ludzi, ale dużo turystów. Wszyscy dążymy do tego, że promując, żeby to jednak było. Żeby jednak ludzie tam przyjechali. Tak jest. Och, proszę Państwa, ile... To się zmienia, ale... Ile jest fantastycznych miejsc na Podlasiu. I to mnie fascynuje w samorządzie, dlatego też ja staram się to wszystko jakoś tam budować. A Boćki swoją drogą są bardzo fajne. Naprawdę są fajne. Ja jechałem przez Boćki, specjalnie się zatrzymałem przy kościele. O właśnie, no to jest perełka. Tak, więc tak, to jest bardzo perełka. Bardzo ładny kościół. Boćki są na drodze, słynnej drodze lubelskiej, jak oni mówią, tak. Która dzieli też etnicznie Podlasie. Tak, tak, tak. Ta droga lubelska. Pogranicze. No to ja byłem wójtem w gminie, gdzie było 45% prawosławnych, 55% katolików, a wspólnie zbudowaliśmy wiele fajnych rzeczy i do dzisiaj to trwa i się rozwija. Miło mi na to patrzeć, pospominać sobie i korzystać też, bo wiecie Państwo, jak fajnie jest pracować w samorządzie, bo oprócz tego, że robisz fajne rzeczy, za które ci jeszcze płacą, z tego korzystasz. Pracować w samorządzie, no to jest praktycznie spełnienie. No dobra, to praca w samorządzie, to praca w samorządzie, ale właśnie, bo ja mam takie wrażenie, że za tymi pytaniami o Podlasie kryje się też taka tęsknota, że ludzie chcieliby, no poznaj polskie, poznaj to, co nasze. Mam wrażenie, że bardzo wielu naszych słuchaczy, tak jak im, nie wiem, no to, ja, czy pan, ale wie pan, tęsknimy do tego, kurczę, nasze dzieci... No, dobra, moje biedne dzieci były wożone zawsze tam. Tu patrz, wiocha z kościołem. No wie pan, nakazowo nic ci nie zrobi, to trzeba poczuć. To trzeba poczuć, jeżeli my o tym mówimy fajnie, tak, jeżeli będą powstały programy, które będą pokazywały nas troszeczkę też w fajnym świetle, może niekoniecznie jak rolnicy Podlasia tam w różnych takich konfiguracjach. No nie, no bo to nie, ale tak, właśnie, czy to nie jest trochę tak, że z Podlasia robi się taki kabaret? Oczywiście, że tak. Robi się z was wieśniaków, tak, którzy nic innego nie robią, tylko oczywiście, że tak. No, a my tak naprawdę jesteśmy bardzo twardymi ludźmi, musimy o wszystko swoje wywalczyć. Nie da się, nikt tam nie przyjdzie i powie, o zajebisty jesteś, Stanisław, kurwa, fajnie, chodź tutaj. Nasza rola, tak jak moja jako samorządowca, polega na tym, że siadałem raz w tygodniu, jechałem do Warszawy i mówiłem, dzień dobry, jestem tu i tak, mam w taką gminę, czy są jakieś programy fajne, tak? Czy jest jakaś fundacja? O, jest Fundacja Polsko-Szwajcarska. Może coś uda się? Tak, o fajnie, mamy nastroje, tak? I tak dalej. My musimy się o wszystko dobijać, bo jesteśmy na obrzeżach Rzeczpospolitej. My musimy być bardzo aktywni. No dobra, jesteście. I zachodzić. No ja jestem aktywny, no różnie to bywa, no nie? Krekociaki. No fajny zespół, polecam. No właśnie, Krekociaki, bo w Boćkach, tak? Tak, tak, tak.
Te kociaki, podlaskie kugułki, skowronki. A wprowadziłem problem. Tak, znaczy, to nie jest problem, jak się okazuje, bo tam są dwie... Co dwie? Dwie kultury. Ale to dla nas nie ma problemu. No właśnie mówię, że śpiewacie zarówno białoruskie, laureatami Festiwalu Piosenki Białoruskiej, tak, ale też robimy swoje festiwale. Tak? Między innymi też staramy się... Zapraszam serdecznie na festiwal, który robi właśnie Instytut Społeczny Paktum w Wałkach o Złoty Wałek. Zapraszam serdecznie. Fajna nazwa, prawda? Dobra. I tam ruszamy te nowe osoby, żeby wchodziły na scenę, nie bały się. I nie bały się też swojej kultury, no nie? Bo niektórzy boją... Rzekają się tej kultury. Dla mnie ta moja kultura ludowa to jest moim fundamentem i moją siłą. Dobra, ale pan jest z rodziny katolickiej. Tak. A mówi pan po białorusku? Rozumiem i duszą też mówię. No, natomiast ja mam najwyższe znaczenia w Kościół, jakie może Kościół prawosławny przyznać dla katolika. Mhm. To ja mam je. Za pomoc, tak. Za pomoc przy remontach cerkwi, przy wspieraniu Kościoła prawosławnego. Nie miałem wynagrodzeń, jak wam pytam. Nie, dobra. Ale musiałem mieć wiedzę. A ta wiedza jest dla nas bardzo cenna. Porozmawiamy trochę o tym, no bo dobrze, bo jednak polityka, w którą pan wkroczył, to jest takie miejsce, gdzie się załatwia poważne interesy. Nie tylko takie na poziomie lokalnym, które może załatwić wójt, który może, nie wiem, na przykład załatwić... no właśnie wodociągi albo drogę jakąś gminną gdzieś poprowadzić. No trudno, wie pan, być marszałkiem nie budując dróg, tak? Jasne. Nie dotykając tego. Tu już w grę wchodzi wielka polityka. No jak się pan będzie w niej czuł? No ja znam tą wielką politykę. Wie pan, jak ja w 17 roku przyszedłem tutaj i zrezygnowałem z wójta, no to znam tej wielkiej polityki. Znałem to i widziałem wiele rzeczy. I jednak zostałem sam sobą, nie zmieniłem partii politycznej. Ale kandydował pan do Sejmu. Tak. Chciał pan iść do Warszawy, tutaj do Sejmu? No oczywiście, bo kandydowałem. No nie wiem, czasami się kandyduje nie po to, żeby wejść, tylko żeby tam głosów przysporzyć liście. No ale ja kandydowałem, bo liczyliśmy na dwa mandaty, więc myślałem, że weźmiemy ten drugi mandat i będę mógł zabiegać o to, o czym ja tutaj też mówię. Aha, tak, aha. Nie? Ja na przykład bardzo mocno będę zabiegał i teraz cały czas, mimo że nie jestem w parlamencie, o Fundusz Wsparcia Gmin Nadgranicznych. Taki fundusz Jarosław Gowin stworzył, Fundusz Wsparcia Gmin Górskich, jak pandemia przyszła. Miliard złotych zostało przeznaczone na wsparcie. Dzisiaj, kiedy my mamy kryzys graniczny i mamy potężną sytuację, i powiem państwu tak, wszystkie przejścia graniczne z Białorusią mamy zamknięte, ale na Lubelszczyźnie są otwarte. Pytanie dlaczego? Jeżeli dzisiaj rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy błagają mnie, nagłaśnie coś, powiedz cokolwiek, że my nie mamy już z czego żyć, nikt nam nie chce dawać wsparcia, my musimy likwidować nasze firmy i nikt nie może odpowiedzieć nam, dlaczego nasze przejście są zamknięte, ale na Lubelszczyźnie otwarte. Może to jest kwestia własności. Kto jest właścicielem przejścia, które jest otwarte? No nie, no przejścia i tak są zawsze własnością państwa. Sorry. Proszę sprawdzić. Przejścia graniczne zawsze są własnością państwa. Natomiast pytanie jest inne. Wie pan doskonale, że akurat stosunki z Białorusią... Ale to jest otwarte z Białorusią. Są strasznie trudne. Wiemy. Choćby dlatego, wiemy, dzisiaj doskonale. Urodziny... obchodzi Andrzej Poczobut. Polak, który jest od lat więziony, dwóch lat, dobrze tak. Mówię? Już mi się lata mylą. Dwóch lat. Więziony tak przez reżim Łukaszenki. Tak i jeśli nic się nie zmieni, to będzie tam jeszcze siedział. I to jest więzień polityczny, nękany. Nie jeden jedyny, przecież tych więźniów politycznych na Białorusi jest całe mnóstwo. No i sytuacja Polaków na Białorusi jest straszna. I zgadza się. To nie jest normalny kraj. To nie jest taki kraj, ale my z nim sąsiadujemy. Gdzie możemy sobie wsiąść do samochodu i pojechać na obiad do Grodna. I my z nim sąsiadujemy. I teraz, jeżeli inwestorzy chcą do nas przyjechać, to też się zastanawiają, patrząc przez ten pryzmat. Dobra, ale powiedział pan o jednej rzeczy, o tych gminach nadgranicznych. To jest bardzo ważna rzecz. Jak pan reagował, kiedy widział pan na przykład na to, że na tych wszystkich, którzy... bardzo krytycznie, to tak delikatnie to ujmę, odnosili się, traktowali Straż Graniczną. No nie, no to nie zgadzam się. No, ja znam Straż Graniczną. No, mieszkam w gminie nadgranicznej. Moi koledzy, znajomi, bo wszyscy tam pracują, tak?
Ja tego nie rozumiem. To nie są potwory? Nie, absolutnie. To są ludzie bez serca, którzy... Absolutnie nie, ja tego nie rozumiem. Ja tego nie zrozumiałem po prostu. Ja tego nie zrozumiałem i nawet nie chcę mi się już nawet na ten temat komentować. No nie? Bo to nie jest tak. No właśnie, bo to nie jest tak. No, znaczy to jest z perspektywy chyba wielkiego miasta tylko tak można było powiedzieć. Jak ktoś tam nigdy nie był. Że ja, ponieważ ja znam i ludzi ze straży, i mieszkańców, uznasz Górny, ta miejscowość, no. w której tam pierwszy kryzys graniczny był. Przecież ja znam tych ludzi stamtąd. Przecież to są normalni, porządni ludzie. Nikt nikogo tam nie skrzywdził. A wie pan, jak ja się musiałem czuć, jeżeli ja mieszkam na kolonii i jadę do gminy, a tam są patrole, żeby wjeżdżać do gminy, to są patrole z karabinami maszynowymi i tak dalej. Jak w pewnym momencie myśmy się zaczęli czuć. No ale i później wychodzi ci to, że my jesteśmy jacyś tam straszni. No nie, nie jesteśmy straszni. Jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy chcą żyć w normalnym kraju i to będziemy do tego wszystkiego dążyć. No właśnie, jak zbudować normalny kraj? Uczciwą pracą. Zastanawiać się, w jaki sposób to robić. Może mniej dyskutować, może robić mniej to krzołów, tylko więcej pracy robić i myśleć, w jaki sposób to można zrealizować. Tak jak ja tak myślę właśnie. Nie? Po to też jest, pan mówi, z tym będziesz czy z tamtym. Moje pytanie jest, czy subregion bielski będzie się rozwijał, czy zostanie on okrojony. Czy na przykład jak udało mi się przeforsować strategię wsparcia południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, to jest taki program wykluczeniowy, który pozwoli nam później w konkursach unijnych dostawać dla samorządów czy organizacji dodatkową punktację. Chciano nam to wyłączyć. Jednak udało mi się to wprowadzić, że to jest, tak? To są takie małe kroczki, które, z którymi musimy się mierzyć. I na tym to tak naprawdę polega. Mhm. Cały czas można dzwonić do nas. Zdaje się, że mamy... O właśnie, mamy kolejny telefon. Halo, halo. Halo, halo. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam Roberta, witam z pana Stanisława. Witam. Tak, ja najpierw zacząłbym od delikatnego stosowania. A może pan by się przedstawił i powiedział skąd? A, jasne, przepraszam bardzo. Sorry. Jestem Dawid, jestem z Hajnówki Rodziny, obecnie studiuję w Białymstoku. Okej, okay. Witamy gościa z tak. No to jesteśmy w domu. Dobra, najpierw była kwestia tego, że pan Stanisław powiedział, że zewnętrzne firmy nie inwestują na Podlasiu i to jest duża prawda, natomiast jest jeden wyjątek, IKEA się otworzyła w okolicy Bielska Orly, Podlaskiego. Tak, w Orly, dokładnie. Tak chciałem po prostu podkreślić, że są jakieś firmy, natomiast no, jest ich mało, to nie ma co udawać. A ja tutaj dzwonię, żeby zapytać, jak pan Stanisław zaopatruje się na kwestię lotniska. Lotnisko w Białymstoku. Tak, dokładnie. Dobra. No chciałem, żeby było to lotnisko. Prezydent miasta Białegostoku zbudował pas. Tam są te przepychanki polityczne. Uruchomimy go, nie uruchomimy, wytniemy raz, nie wytniemy. Ale to ja od 20 lat słyszę, jak tylko tam województwo podlaskie tam powstało, kwestię budowy lotniska. I tak naprawdę nie wiem, dlaczego ono do tej pory nie powstało. I dlaczego decydenci do tej pory nie zrobili jakiegoś szerszego porozumienia, żeby ono było. Teraz trzeba to rozpatrywać pod względem CPK i tego wszystkiego, co się... Pan jest zwolennikiem budowy CPK? Tak. Mhm. No bo to jest... Często jest to traktowane jako takie albo-albo, co jest absurdem. Nie, albo-albo. Więc tutaj... Jeżeli nawet mamy już ten pas zbudowany, to dobrze byłoby szybko go uruchomić, zrobić tak, żeby nawet na takiej małej zasadzie można byłoby się komunikować. Ja panu powiem przykład. No nie? Mhm. Ja chcę wysłać próbki miodu i pyłku pszczelego do Arabii Saudyjskiej. Muszę jechać do Olsztyna, żeby do Cargo dać go, żeby tam te próbki kontrahent odebrał i sprawdził, czy będzie zamawiał, czy nie. Z chęcią bym zrobił to bliżej. A ile pan ma pszczół? 70 uli. 70 uli. Ale z rolnikami, które są w konsorcjum, jest to znacznie więcej. Nie? Jasne. Mamy kolejny telefon. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem z Warmii Mazur, dokładnie z Mazur, z powiatu węgorzewskiego.
Odpowiedział pan wcześniej na pytanie. Mam prośbę. Ja mam prośbę, przepraszam. Jakby można się było przedstawić i mówić ciut głośniej, to by nam to pomogło. Halo, halo. Dobrze. Jestem z Węgorzewa. Pan wcześniej odpowiedział na pytanie, że jest pan konserwatystą. Więc chciałbym, aby doprecyzował pan w kwestii aborcji. Co pan uważa na temat aborcji? Bo generalnie konserwatyści uważają, że jest to morderstwo. Więc co pan na ten temat uważa? Czy jest pan za tym, żeby zalegalizować aborcję? Czy jest pan za tym, żeby pozostała ona nielegalna? Dobra, dzięki. Jestem przeciwnikiem aborcji na życzenie. Zdecydowanie. Kropka. Tak. Już. To tu dalej mówisz. Wcześniej rozmawialiśmy już. No, tak, ale jak widać, ludzi to interesuje. Nie, ale to zresztą chyba nic dziwnego. Wracając do Podlasia i do tego, ja chcę wrócić do tego, co się działo wokół granicy. Mhm. Bo mnie to też, przyznam szczerze, jakoś osobiście poczułem, że się tych ludzi, którzy tam, Podlasian, ale też tych, którzy są w Straży Granicznej, że się potwornie obraża. Że się ich traktuje po prostu to obrzydliwie. No jak może pani kurdej szatan mówić o Straży Granicznej per mordercy? Znaczy to się w głowie nie mieści. No ja się z panem zgadzam. No, coś ja mogę to więcej powiedzieć. Mi się to w głowie nie mieści, tego nie rozumiem. Granica Rzeczpospolitej jest coś, nasza świętość. No to wiele pokoleń naszych walczyło. No dzisiaj mamy granicę w tym miejscu i teraz ktoś mówi, no dobrze, to zniszczmy tą granicę. No jak? Nikt nie postępuje, jestem przekonany, żaden strażnik graniczy, którego ja znam, nie postępuje w sposób niegodny dla munduru. Nie wyobrażam sobie tego. Nawet mieliśmy w niedzielę zebranie Straży Pożarnej, tam są chłopaki ze Straży Granicznej. No to też. No nie, po prostu nie. Dzisiaj będziemy szybciej kończyć, bo nasz gość nie wie, że chodzi spać z kurami, to jeszcze musi wrócić do domu. Nie, zostaje jeszcze w Warszawie. Tak? Tak. No dobra. No ale to tak czy owak chodzi spać z kurami, więc mhm. Skończymy trochę wcześniej, więc jeśli państwo mają jeszcze ochotę zadzwonić, to tak jeszcze ze 2-3 telefony maksymalnie. Co jest najfajniejszego na Podlasiu? Ludzie. A to jest prawda akurat. Zdecydowanie ludzie. Tak. To jest nasz kapitał, którym powinniśmy się szczycić. Ludzie, którzy są twardzi, którzy nie są mściwi, którzy wspierają się wzajemnie. Oczywiście też się kłócili między sobą, żeby to było jasne, tak? Ale to my między sobą, nikt tam z zewnątrz, tylko nikt tam palców nam nie wkłada, tak? Więc ludzie, mamy trudniej trochę to, co mówię, musimy dużo poszukiwać rozwiązań, wiedzy, do tego wszystkiego i to jest też, może buduje to, wykuwa naszą siłę taką. Ludzie są genialni na Podlasiu, to potwierdzam. To jest główny powód, dla którego jeżdżę na Podlasie. Przyroda jest super, ale przyrodę fajną można znaleźć w paru innych miejscach również. Tak. Mamy kolejny telefon, jak słyszę od naszego Areczka. Pana Areczka, przepraszam. Halo, halo? Tak, halo? Halo? Tak, słyszymy się bardzo dobrze. Halo? Witam serdecznie. Pierwszy raz mi się udało do państwa dodzwonić. Super. I bardzo szanuję pana Mazurka i też z konkurencyjnej stacji. Ja mam takie trochę pytanie samorządowe. Nie słuchałem ostatnich, nie wiem, 15-20 minut, bo próbowałem się dodzwonić. Ale tak trochę zmieniając temat, podejrzewam. Mhm. Chciałem się dopytać, bo teraz też niedługo wybory europejskie, a kwestia właśnie, nie wiem, Podlasie, ale też ja pochodzę z województwa świętokrzyskiego, więc też to był ukasowane jako Polska B. I kwestia na przykład dofinansowań dla gmin. Mhm. I na przykład znam taki przykład sytuacji, gdzie gmina ma przychód z podatków na poziomie na przykład 5 milionów, a w ciągu kadencji wydaje 100, nawet więcej milionów. I często się kończy na przykład budowaniem asfaltowych dróg, wodociągów, różnych mediów, po prostu drogi na pola, które
może za 11 lat się przydadzą komuś. I mam pytanie, czy nie wiem, czy to jest, czy to tak powinno w ogóle wyglądać, jeśli chodzi o takie, w sensie rozumiem, że kiedyś to był problem duży, ale teraz na przykład są miasta, na przykład takie jak to obecnie mieszkam pod Warszawą, gdzie ludzie wychodzą z posesji po prostu w błoto, bo nie mogą na przykład wyjść po chodniku, a już o asfaltowej drodze czasami właśnie ciężko nawet marzyć. Więc w tym temacie chciałbym się spytać. Plus dodatkowo chciałbym też powiedzieć, że bardzo fajny wywiad. Nie będę trzymał linii, tylko właśnie super. Też jestem ojcem dwóch córek. Nie trzech, ale dwóch, ale... To tak jak ja. Ja też mam tylko dwie córki. No, na syna chyba już się nie doczekam, ale... Proszę nie tracić nadziei. Zresztą pani Stanisławie, pan również. Ale mówię, bardzo, bardzo, bardzo fajny wywiad. Bardzo dziękuję za ten wywiad i za całą... Też... No dobra, to pytanie było drogi. Już ja odpowiadam. Po pierwsze, nie wiem, czy państwo wiecie, ale jeżeli samorząd lokalny obniża podatek gruntowy czy dla przedsiębiorców, to również zostaje przez to subwencja, która przychodzi do tego samorządu z Warszawy, pomniejszane o skutki umorzeń podatkowych. Więc to trzeba byłoby zmienić. Zdecydowanie to apelowałem do posłów, żeby jednak tą rzecz zmienić, no nie? Bo to jest bardzo złe. Dwa, bardzo proszę też, żeby każdy spojrzał w swoje regionalne szopy, czyli te priorytety, które każdy region ma i na co będą przygotowane pieniądze wydawane, a wówczas samorządowców, których teraz wybieramy, zmotywować do tego, żeby przygotowały odpowiednie programy, które są dla państwa potrzebne. No, wielu samorządów startuje tylko po to, żeby coś zmienić, a co najlepiej tyłek na stołku, no nie? Więc to ja to doskonale... Rozmawialiśmy już o tym. Tak, to tak się dzieje w wielu przypadkach. Rozmawialiśmy o tym. Nie jest pan aniołem w tej sprawie. Jakie moje? Nie. No nie jest pan w tej dziedzinie aniołem. No przepraszam, załatwił pan sobie... No, to pan mówi, że załatwił sobie, a ja mówię, że dałem swoją wiedzę i kompetencje. No, dobrze, niech. No oni też nic innego nie robią, tylko kompetencje. Wie pan, nie, to jest to. Ja akurat rezygnowałem dobrowolnie ze swojego stanowiska i nikt nie byłem... Dobra. Ale wróćmy, bo to jest bardzo ważne. Są to, ale też są fundusze, na przykład jeśli chodzi na drogi do pól, specjalne ku temu są fundusze i one nie mogą być przeznaczane na innego rodzaju inwestycje. Mhm. Warto tak naprawdę po wyborach, żeby wszyscy samorządowcy sobie siedli i ustalili sobie te priorytety na najbliższe 5 lat i bardzo skutecznie działali na pozyskiwanie tych środków i realizacji ich. Tak naprawdę to zależy wszystko od tego, kogo wybraliście ostatnich wyborach. No dobra, wybraliśmy już kogoś. No już dobra, już poszły konie po betonie. A czy ci, nie wiem, no choćby radni w powiatach, no bo w gminie to jest relatywnie łatwo ich dopaść, ale w powiatach, nie mówiąc już o tych sejmikach, oni są jakoś podatni na perswazję? Można do nich wydzwaniać? Oczywiście, jak ja znam radnych powiatowych u nas, no to do każdego można dotrzeć. Oni są ogólnodostępni. Zresztą ja też jestem dostępny ogólno i każdy może do mnie się dodzwonić. Tak samo jak do każdego radnego wojewódzkiego, no bo nie jesteśmy z kosmosu. Mhm. Tak, fajny jakiś taki projekt robiliśmy, Podlasianie nie są z Księżyca. No nie? To jest to. I powinniśmy zabiegać też, rozmawiać, zapraszać na spotkania. Zapraszamy pana radnego na kawę. Przyjeżdża do wsi, siadamy tak i rozmawiamy. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda, a jeżeli obrażamy się i nie zapraszamy i nie chcemy korzystać z ich wiedzy, to już jest nasz wybór. Na kawę. No na kawę, no. Tak, kawa. My nic innego nie pijemy, albo kawa, woda, albo kawa. Tradycyjny napój na Podlasiu, kawa. Oczywiście. Jak to mówią, kieliszek chleba. Sam widziałem, jak rośnie ta kawa. A słoninę pan je? No, rzadko, ale jem. Zdrowie nie pozwala, ganiają mnie tam ci mogli. Ale oczywiście słoninę, wszystkie te rzeczy, które są nam dostępne. Tak. Dobrze, nie, bo się rozmarzyłem. Ja jadę kurczę, miałem jechać na Podlasie teraz, a nie pojadę. Dopiero w maju. Na majówkę? Nie, nie na majówkę. Majówkę obiecałem synowi.
opuszczam ojczyznę. No. Ale obiecałem dziecku, no, to się liczy. A tak, to już jest koniec. Ty, nie, ale później będę w maju, będę co najmniej dwa razy w maju na Podlasiu. No, więc... Jak będzie pan w lipcu, zapraszamy na nasze festiwale folklorystyczne. W lipcu na pewno nie będę. Oj, masz ci los. No. W lipcu nie, ale będę w maju i w czerwcu. I pan redaktor Mazurek nie będzie z nami śpiewał i tańczył. W lipcu nie. To akurat dobrze dla was, że ja nie będę śpiewał i tańczył akurat. Dobra, mamy kolejny telefon. Halo, halo. Jeśli ktoś nie rozumie, dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Proszę się ładnie przedstawić i powiedzieć, skąd pan jest. Dobry wieczór, panowie. Krystian, pochodzę z Suwałk. O, rewelacyjnie. Suwałki, które są częścią województwa podlaskiego, chociaż nie są Podlasiem. To prawda. Tak, Suwałki to nie Warmia, Suwałki to nie Mazury, Suwałki to nie Podlasie. Tak, Suwałki to Suwalszczyzna. Zupełnie inna kraina. To wiemy. Tak jest. Pytanko do pana Stanisława. Jak widzi przyszłość partii Porozumienie? Bo to w sumie ciekawa partia w takim bardzo klasycznie centroprawicowym ujęciu. Jeszcze do niedawna część koalicji rządzącej Zjednoczonej Prawicy, później w opozycji. Rozumiem, że teraz pani Sroka nie ma za bardzo nic wspólnego z wami jako Porozumieniem, bo przeszła do obecnej koalicji rządzącej i jako, że pan startował z Konfederacji, to jak pan widzi przyszłość w ogóle tej partii jako osobnego bytu, czy no. No dobra. To w sumie... Dzięki. To było całkiem polityczne pytanie. Ja powinienem je zadać. Ale nie jakoś, mnie Podlasia bardziej. Ale dobra, to jest dobre pytanie, no bo Porozumienie Jarosława Gowina, tak się nawet nazywała ta partia, tak, się wzięło i rozpadło całkiem. Powstała tak zwana Zbielanina, czyli Partia Republikańska pod wodzą Adama Bielana i ona już weszła całkiem do PiSu i zostaliście wy, niedobitki po Gowinie, tak, które jesteście tak... Ze mną na czele. Tak, ale tak trochę ni pies, ni wydra. A to znaczy co, ni pies, ni wydra? Taki... No bo pani Sroka nie ma już z wami nic wspólnego i ci, którzy weszli, no tak... No rzeczywiście zostało nas bardzo mało. Bardziej się skupiamy wokół środowiska. A co się będzie działo, no to zastanowimy się akurat, myślę, że w niedługim czasie, co będziemy realizowali i robili. No my akurat, no, to wszystko jest bardzo blisko, bo bardzo emocjonalnie jesteśmy ze sobą związani. To nie jest tak, żeby tak zmieniać partię sobie, o tak sobie, dlatego tak... Trwa. Nie, ale ja przecież... Ale przed nami właśnie jest, a przed naszym środowiskiem dyskusja, co dalej robimy, w którym kierunku idziemy. No i dobra, i dzieje, no pan jako przewodniczący, co... Ja zdecydowanie jestem za tym, żeby rozwijać środowisko i wybudować. No dobra, partię przekonać na przykład pana Mazurka, żeby sympatycznie patrzył na ten ludzie, świat. Ludzie, kochani, ja w życiu się do żadnej partii nie zapiszę. Nigdy nie mów nigdy. Dobra, jak się zapiszę, to... Hołowia też mówi, że się nie zapisze, stworzy swoją. No więc ja nie stworzę swojej partii. To mogę obiecać. Nie zapiszę się do partii nie... chyba. No. Nie, bo już mówię chyba, bo... Nie, no, ale to... A wiadomo, ma... co za 20 lat, jak mi kompletnie odwali. No to dlatego nie ma co mówić i... Nie, więc ja mówię, jeśli będę jeszcze świadom na umyśle, to się nie zapiszę do partii. Na pewno nie założę swojej partii. I dlaczego? Bo nie oszalamy. Mazurek na prezydenta. Mhm. Oflagujemy się, będziemy skierować. Chciałem powiedzieć, że ja będę kandydował na wójta, a nie na prezydenta. I to na Podlasiu. Tak? Jakiej gminy? Nie mogę jeszcze powiedzieć. To ta tajemnica zostanie zdradzona wtedy, kiedy będę kandydował. Bardzo ciekawa, więc Robert Mazurek będzie będę kandydował na wójta, ale na Podlasiu. Ale chyba jeszcze nie w następnych wyborach, jeszcze trochę. Tak, będę kandydował na wójta, bo jak mnie całkiem tak. Dlaczego? Bo ja mam pomysł na tę gminę, bo uważam, że ona ma całkiem przerąbane i trzeba ją rozkręcić, bo ja bardzo lubię Podlasie i bardzo... Ja powiem, też ja bardzo lubię. Jest taka gmina obok miejscowości, w której mieszkam, która ma budżetu 7 milionów swojego, a inwestycje na terenie gminy to 100 milionów. No. To jest bardzo rzutki wójt, to gmina Milejczyce. I powiem szczerze, no oczywiście to nieważne było, że się stara i tak dalej, no drugiej tury i tak doszło i tam się biją. To w ogóle jest ewenement, jak zostawać samorządowcem i jak tym wszystkim się poruszać, więc to jest. Ale zachęcam, żeby pan spróbował czegoś takiego jak wójtowanie. Jezus, to jest świetna szkoła życia. Ja trochę pokory też również. Nie, ale to właśnie bycie wójtem, to się wszystkim wydaje, że to jest super robota, nie? O, matko jedyna. Nie masz na nic pieniędzy.
jesteś w pozycji proszącej, jeśli ci wszyscy mówią, że jesteś oszustem, złodziejem, kombinatorem, wszystkim, co tylko złe jest, to nie, to już jesteś ty. Poszedłeś tam po to, żeby się dorobić. Tak, że nachapać się, dorobić się, bo jesteś zdecydowanie. Więc tak? Ja będę wójtem, jak już będę bardzo bogaty, więc najpierw muszę zostać bardzo bogaty, co może mi się nie udać. No, dlaczego jest pan na dobrej drodze? Nie, bo ja jestem naprawdę... Ale będzie musiał pan oświadczenie majątkowe złożyć. Jestem świetnym w wydawaniu forsy. Naprawdę. Na Podlasiu? Nie, w ogóle wydaję forsę na podróże głównie. A. Ale zachęcam oddać to troszeczkę na Podlasiu. A... I na obrazy ale... ostatnio. Tak, to też lubię obrazy. Uwielbiam praktycznie. Ale chyba mamy trochę inne gusty. No ja podlaskie mam gusty. I podlaskie znaczy, ja na przykład bardzo cenię jednego zaprzyjaźnionego ze mną zresztą twórcę podlaskiego, Leona Tarasewicza. Ale... Jak organizowaliśmy wystawę w Dubaju, Expo, wiemy to, no to, to powiem szczerze, no, a wie pan, że ta wystawa później zjeżdża do nas, budujemy Ksylopolis, Centrum Nauki o Drewie, to też jeden z pomysłów właśnie, które udało mi się zaszczepić w zarządzie i dobrze, że to staje i to idzie. No nie? To umówmy się, że to przedostatni telefon, ten, który odbierzemy, dobra? Bo obiecałem, że trochę wcześniej... Kawy się napiłem, pan Areczek, dał, dobra, mówić do rana. Jedziemy do rana, słuchajcie. Panie Areczku, kawę, tak? Druga kawa? Nie, nie, mamy, spokojnie. Panie Areczku, to dla mnie kawa, proszę. Nie, żartowałem. Mnie nie przysługuje. Odbieramy telefon. Kawa, halo? Kawa jest tylko dla zarządu. Słuchamy, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mateusz z Białegostoku się kłania. Podlasie dzwoni, no. Dobrze. Witam pana serdecznie. Ja generalnie dzwonię z pytaniem i z apelem małym, jeżeli chodzi o pytanie. Pytanie do pana Stanisława. Panie Stanisławie, no, według pana, jako teraz tak naprawdę przedstawiciela Konfederacji na Podlasiu, jak pan ocenia, w jakim kierunku powinna pójść Konfederacja? No bo tak, jak jestem osobą młodą, mam 27 lat, jak rozmawiam z kolegami, no na kogo głosujesz? No taką i taką partię. No i głosowałem na Konfederację. No jak mogłeś? Tam kwestia aborcji i tak dalej, ale pod kątem gospodarczym super, tak? Jak według pana, w jakim kierunku powinna pójść Konfederacja, żeby zyskać więcej wyborców? To jest pytanie. Jeżeli chodzi o apel, chciałbym zaapelować do wszystkich słuchaczy. Zapraszamy na Podlasie. Na różne, mamy różne... Chociaż akurat ja nie jestem. O. Powiem coś strasznego, co się panu nie spodoba, bo mi się Białystok nie podoba bardzo. 15-minutowe miasto? Nie podoba mi się Białystok. Pan redaktor Teski... Nie, ale nie podoba mi się Białystok na przykład także dlatego, jak został odnowiony. No, to, co wyście zrobili z tą Lipową... Nie myślcie. Kościuszki i tak dalej, żeby zrobić tam po prostu jakieś takie miejsce, jakieś tanie, beznadziejne knajpy. Dlaczego tanie, beznadziejne knajpy? No, beznadziejne są. No co pan opowiada? Nie, zapraszam. No dobra, byłem tam. Zapraszam. Białystok jest okropny. Pójdzie pan za mną, to zobaczy. Całkowicie będzie to... Bardzo przepraszam. Ja naprawdę... Nie wie pan, gdzie chodzi w Białystoku. W Białystoku nie ma beznadziejnych knajp. W Białystoku są wyłącznie beznadziejne knajpy. Jezu kochany. Na Podlasiu są bardzo fajne knajpy. Ja pana zaproszę na dobre lody. Wie pan, gdzie pana zaproszę na dobre lody? Do Zabudowa. Aha, na Zakręcie. Oczywiście. Wszyscy zgadza się. Oczywiście, takie. Bardzo dobre lody. Bardzo dobre lody. A gdzie można dobrze zjeść? Na Podlasiu jest naprawdę kilka fantastycznych miejsc. Dobra, dość. Mamy kolejny telefon. Czy mi się wydawało? Halo? Nie. To właśnie albo mi się przesłyszało, albo się ktoś rozłączył. Dobra, ale a propos jedzenia. Przepraszam, że ja tak o jedzeniu, ale moim zdaniem to jest skarb Podlasia. Picie i jedzenie. No tak, a wie pan, jaki jest największy problem, żeby to rozpromować? To, co my akurat się też... Dwóch grubasów siadło i mówi o jedzeniu. Naprawdę. W instytucie zajmujemy też i nauczenie Podlasian mówić o tym. Na propos nauczenia Podlasian mówię, bardzo fajnie mówicie. Tak, ale nauczenia mówić 100 sekund na przykład do internetu, do przygotować te wszystkie materiały. No, robimy świetne rzeczy, tak? Tak. Ale jak już ta gospodyni ma zarejestrowane RHD, wie pan co to jest RHD? Rolniczy handel detaliczny. Aha. To ja też prowadzę, tutaj mam taką też mikroprzetwórnię. Zobowiązuję, tak? Mam specjalista, jak pan powiedział. Nie, zioła, przetwory inne i tak dalej. I rolnicy z okolicy mogą się u mnie rejestrować i mogą to robić i sprzedawać. To jest tak, taka idea i tak to można robić. No nie? I powiem, że my jak uczymy, po pierwsze uwierzenie w siebie, że możesz to powiedzieć i powiedzieć, tak? I powiedzieć, sprzedać, zareklamować to. To jest dla nas bariera, którą przełamiemy. Mamy kolejny telefon. Halo, halo?
Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Męska siła. Tomasz Siemiatycz, także do Boston przed beretem. Natomiast Tomasz Siemiatycz. Tak. Bardzo, zresztą ja od razu też, przepraszam, jeszcze się wtrącam, Siemiatycze, naprawdę, proszę Państwa, proszę jechać do Siemiatycz. To jest naprawdę bardzo ładne miasto. I fajne koncerty też mają na amfiteatrze. To tego nie wiem, ale miasto jest ładne, naprawdę. No dobra, słuchamy pytania, przepraszam, że się tak... Króciutka uwaga i przechodzę do pytania. Tak z perspektywy podatnika w Polsce uważam za bardzo ciekawy ten fragment dotyczący kolejnych miejsc pracy pana Stanisława. Ale już przechodząc do pytania... już mniej poważnego. Jak ocenia pan obecną formę Bociana Boćki? Jak pan wspierał klub będąc wójtem? Pozdrawiam, życzę do zdrowia. Dobre. No właśnie, drogi wójcie. Tak, Bocian Boćki, no to jest fajny nasz klub, którego zawsze tam lajkuję i robię. Na mecze to sportowcu marnym jestem. Natomiast wprowadziłem właśnie, jak dlaczego? To powstał, to... Ciekawe, dlaczego? No dlaczego? No, bardziej tańczę. Jestem instruktorem tańca ludowego, żeby pan wiedział, no nie? Zdecydowanie też to można robić, no nie? Wprowadziłem formę finansowania klubu, więc za mojej kadencji rozpoczęły się, pojawiły się pieniądze na klub, a później, już będąc marszałkiem, żeśmy w zarządzie wprowadzili wsparcie dla takich małych właśnie klubów sportowych, konkurs, z którego korzystają, z którego mogą się finansować te takie mniejsze kluby, nie tylko Jagiellonia czy Żubry, tak? Tylko to gdzie gra Bocian Boćki? W której lidze? Ja nie wiem. No. Tej najmniejszej takiej tam. Okręgowej. No ta, najmniejszej takiej. Takiej tam najmniejszej. Nie wiem, jest pierwsza, druga, trzecia, tam okręgowa A i B, no nie? A pytanie było, na które nie odpowiedzieliśmy, przepraszam, okay. Bo to nie było to, bo to pytanie było o Bociana. Pytanie było o przyszłość Konfederacji. A no to ja nie jestem członkiem partii konfederacyjnych, tylko startowałem i wspieram i identyfikuję się właśnie z Konfederacją. Natomiast... dziś Konfederacja to jest taki ruch społeczno-polityczny, można powiedzieć, że wszyscy ludzie, którzy myślą w sposób nieschematyczny, którzy chcą być wolni też, którzy mają swój pogląd na rzeczywistość, to grupują się właśnie w Konfederacji, startują z Konfederacji, ale dzięki temu też myślę, że Konfederacja będzie pytała też o tworzenie programu, w jaki sposób widzimy państwo. To, co ja teraz powiedziałem, mówimy niższe podatki, ale w samorządzie te niższe podatki musimy dobrze rozwiązać, musimy zmienić to system finansowania samorządów, który jeżeli Rada Gminy czy Wójt obniży podatki, to zostanie zabierana subwencja z Warszawy. Z tym trzeba skończyć, dać wolność dla samorządów, a nie karać ich za to, że chcą wspierać swoich mieszkańców. I oczywiście budowania tej całej platformy rozwijania działalności gospodarczej, która jest bardzo ważna. Na to są dość spore pieniądze i u nas w regionie. Ja będę bardzo zachęcał, żeby do tego korzystać. Czy w instytucjach zarządzających, wdrażających. Bardzo proszę też pozyskiwać tą wiedzę i startować w konkursach. Zachęcam was wszystkich bardzo mocno. A my postaramy się jako radni województwa jeszcze zwiększać te środki finansowe, żeby wszystkim one starczały. Mamy kolejny telefon. Już mi się pana Reczek burzy, że to powinien być ostatni. Nie. Panie Reczku, słyszy pan. Słuchamy telefonu. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Białostoku. Dzień dobry. Padł tu temat naszego ducha słynnego na całą Polskę. Ten duch dlatego jest słynny i dlatego jest taki tajemniczy z tego prostego powodu, że nie wiadomo, gdzie on jest. On jest, lecz nie wiadomo, gdzie. To po pierwsze. I całe szczęście. Także duch występuje w puszczy i całe szczęście, że on w takiej formie występuje, bo dzięki temu występuje. Ma tą magię podlaską. Mhm. A drugi temat jest taki. Wracając do granicy, troszkę... myślę, że panowie muszą, a przede wszystkim pan Robert musi tam wiedzy posiąść na temat tego, co na granicy miało miejsce. To nie chodzi o Podlasian. Podlasia nie zdali egzamin, jeśli chodzi o imigrantów, o to wszystko, co miało miejsce. Natomiast służby niekoniecznie. Mam tu na myśli Straż Graniczną i to nie tą Straż Graniczną tutaj od nas z Podlasia, tylko przyjeżdżały tu różne formacje. Sam byłem świadkiem nieraz tak zwanych pushbacków. To nie do końca dobrze działa. Ale to pushbacki działa, ale pushbacki ludzi... są i teraz. Wie pan o tym? Tak, oczywiście, że wiem. I to nie działa dobrze. To jest skandal, że w XXI wieku my nie wiadomo po co robimy coś, co nie ma jakby sensu i
życie ludzkie dla nas w tym momencie jest mniej wartościowe. Z jakiego powodu? To nie jest dobrze zorganizowane. Ci ludzie przerzucani na Białoruś i tak później są wypychani do Polski. To nie ma najmniejszego sensu. I tutaj pan, i Podlasianie... No dobrze, rozumiem, że pan proponuje, żeby tych ludzi przyjąć? Wpuścić ich do Polski? To nie chodzi o przyjęcie. Proszę państwa, to nie chodzi o przyjęcie. Nie, ale ich chodzi o ludzkie traktowanie. Dobra. Nie, ich można zgodnie z prawem międzynarodowym tutaj w odpowiedni sposób przez służby potraktować, a potem zgodnie z prawem międzynarodowym, jeśli znaleźli się nielegalnie, to ich gdzieś odesłać. Mamy samolot, nie jest problemem zapakowanie ich w sposób humanitarny do samolotu, odesłanie do danego państwa. Ale do jakiego państwa, proszę pana? Bo wie pan, że według prawa międzynarodowego, na które się pan powołuje, to tym państwem powinna być Białoruś. Dlatego, że Białoruś jest krajem bezpiecznym. Tym ludziom na Białorusi nie grozi śmierć. Jeżeli oni są na przykład... Ale jak to nie grozi śmierć? Proszę pana, no nie. Wszyscy wiemy, my udajemy, my robimy coś, no więc, co jest cyrkiem w środku Europy niepotrzebnym. To jest zbędne. Przecież wystarczy tak naprawdę... Przecież ci ludzie mają ze sobą paszporty. Ja nie raz byłem w tych miejscach. Widziałem sposób, w jaki Straż Graniczna się zachowuje. Ja nie mówię o wszystkich oczywiście oficerach. Oczywiście, że nie. Natomiast ja widziałem akcje nocne, kiedy ludzie byli w busach zatrzymywani, przerzucani za granicę. To bezsens jest totalny. To jest katowanie ludzi w Europie. Po co? Dzięki. No właśnie, po co? Nie wiem, to oświadczenie pan wygłosił i tyle, no. Nie wiem, jak to skomentować, no. Dobrze, to ja tylko skomentuję, że według prawa międzynarodowego Białoruś jest państwem bezpiecznym, dlatego że Białoruś nie jest państwem frontowym i tam nie trwa wojna, przed którą ci ludzie uciekli. Jeżeli ci ludzie twierdzą, że uciekli oczywiście przed wojną, no to Białoruś jest dla nich państwem bezpiecznym i jeżeli pan mówi o tym, że gdzieś ci ludzie mieliby być odsyłani, to musieliby być odsyłani samolotem na Białoruś. No ale to jest to tak a propos prawa międzynarodowego. No dobrze, to było oświadczenie naszego widza. Dziękuję bardzo za złożenie oświadczenia. I ale rozumiem, że pan się z tym nie zgadza. Nie wiem, no to... Mamy bronić granic i strażnicy nie są potworami i tyle. Wróćmy do rozmowy o Podlasiu, bo tam no... Tak. Nie, ale wróćmy też do tego... Wie pan, z jakim my się teraz jako podlasiani rolnicy mierzymy tematem? Mm-hmm. Myślimy o tym, jeszcze o tym nie mówimy. Czyli mówimy o odnawialnych źródłach energii. Okay. Tutaj bardzo duży temat się pojawia i mamy trzy takie zagwozdki, nad którymi się zastanawiamy. Pierwsze to kwestia budowy wiatraków i to, co się zaczyna dziać w związku z nowelizacją ustawy wiatrakowej. Dwa, właśnie fotowoltaiki i agrofotowoltaiki, którymi ja się akurat zajmuję, które chcę wdrożyć za wszelką cenę, żeby sprawdzić, czy to się nam opłaci, bo jeżeli nie, to być może wyrzucimy to do kosza, tak? No ale to trzeba. No i trzecia rzecz to jest kwestia dolin wodorowych, które miały powstawać właśnie też na naszych gruntach, gdzie był proces pozyskiwania wodoru, żeby go później przetransportować, co jest oczywiście jakimś tam problemem do zaopatrywania właśnie tych autobusów w hełmie wodorowe, które muszą być. A to wszystko trzeba bardzo technologicznie zgrać i też pokazać, w jaki sposób musimy to zmontować. I na to wszystko zebrać pieniądze i zrobić. I tutaj kłania się nam program Polski Wschodni, do którego też, tak jak słuchacz ze Świętokrzyskiego dzwonił, jesteśmy w jednym tym programie, Świętokrzyskie i te wschodnie województwa, z którymi my musimy się mierzyć i w jaki sposób zabudżetować. To są pytania, dzisiaj mówię, na które my dzisiaj poszukujemy odpowiedzi. I to jest dla nas wyzwanie. Skoro i tak jesteśmy na ty, to nie będę teraz udawał. Staszku, a ty jak się czujesz, będąc obywatelem Polski B? Ja nie jestem obywatelem Polski B. Wiesz, że jesteś. Nie. Wszyscy mówią, a to z Podlasia, to wiochy. A ja się akurat nie zgadzam z tym. Ja jestem bardzo dumny, że jestem z Podlasia. Ja mam swoją pewność życia i poczucie własnej wartości, dlatego że jestem z Podlasia, że mam swoją ziemię, że pracuję na niej. Ale... I dla mnie to w ogóle nie jest Polska B. No dla mnie też nie jest. Ja tego od razu każdego
potrafię ściąć, powiedzieć, skąd ty jesteś, tak? A dlaczego ty mówisz, że jesteśmy Polską B? Bo nie macie tyle forsy, co ci, którzy, no właśnie, tam sobie jadą na mnie. Ale my jesteśmy szczęśliwi i pracowici, nam to doskonale wystarcza. Wie pan, co Podlasianie musieli zrobić w pewnym momencie? Dobra, na pan. Ale to, tak, przepraszam. Dobra, sorry, bo ja już stwierdziłem. To jest ostatnie pytanie. Możemy... Słuchaj, wiesz, co Podlasianie byli w stanie, żeby utrzymać własną ziemską u siebie? Potrafili zrobić, wyjechać za granicę, pracować po to, żeby utrzymać gospodarstwa. Te linie autobusowe, Siemiatycze, Bruksela, tak? Moniki, Stany Zjednoczone. To po to, żeby utrzymać własność prywatną. My jesteśmy bardzo do tego przyzwyczajeni. Ja wiem o tym, że jesteście dumni i cholernie pracowici. Amen. I to są super cechy, no. No ja się nie czuję obywatelem Polski B. No słuchaj, przychodzę do ciebie do programu. No, jesteś wielki Mazurek, proszę ciebie. Wszyscy drżą, proszę ciebie, przed tobą. Daj mi spokój. A ja, proszę ciebie, przychodzę do ciebie no i z tobą rozmawiam, bo ja wiem, co jestem wart. I wiem, co w życiu osiągnąłem. Ale właśnie, to jest... I dlatego, że taki jestem, bo jestem z Podlasia. Jestem kwintesencją Podlasia, powiem ci szczerze. Ty jesteś kwintesencją chłopsko-rozumizmu. Nie wiem, czy chłopsko rozumie. Tak, taki zdrowy rozsądek, chłopski rozum i ty... Nie... To, ale to nie jest akurat... Nie, dla mnie nie to jest oberka, komplement. To jest komplement dla mnie, tak. Ale wiesz, że jak o tym pisze Gazeta Wyborcza, to nie jest komplement. No, ale to każdy może się mylić. Oni też. Tak, no, każdy jest człowiekiem. Każdy się myli. Słuchajcie, ostatni, naprawdę ostatni telefon. Jeżeli ktoś zadzwoni, to będzie to absolutnie ostatni telefon. Panie Jareczku, niech pan da ostatni telefon w takim razie. Oj, panie Jareczku. No nie. Oj, panie Jareczku, kochany. Dawaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Szczęść Dwa Boże. Pytania. Tutaj jedno do pana Stanisława i będę niekonwencjonalny. Jedno do pana Roberta. Mówi Maciej z Wrocławia. Panie Stanisławie, do pana pytanie kieruję. Jakie korzyści będzie miała Konfederacja z pana osoby tutaj w jej szeregach? To i do pomocnicze pytanie. Na pewno orientuje się pan w agendzie 2030 i mamy na obecną chwilę strajki rolnicze i mają być kolejny raz 10 maja związane z tym. Czy przez to, że pan tutaj stał się taki medialny, bo nie ukrywam, że pierwszy raz pana na oczy widzę, a Konfederację śledzę na bieżąco. Może za mało, ale dobrze. Czy pan chce tutaj w jakiś sposób też tam u siebie rolnikom pomóc, bo tam macie też ciężką sytuację. I uwaga, pytanie do pana Roberta. Może się przełamie, proszę pana Roberta. O nie lawirowanie, bo pana też oglądam, głównie wtedy, jak są Konfederaci u pana, czy w RMF-ie, czy tutaj. Dlaczego ma pan taką antypatię do Grzegorza Brauna? Nie, proszę pana. I może pan się przełamał i go zaprosił do siebie, tak żebyśmy może wszyscy posłuchali, jakie tutaj są. Dziękuję za tę fantastyczną propozycję. Ja akurat osobiście nie skorzystam. Ale to nie jest program Rozmowa ze mną. Jeśli kiedyś takowa, nie daj Boże, będzie, to będę odpowiadał na pytania naprawdę chętnie. Ja z chęcią cię zaproszę do swojego programu. Prowadzimy Podlaskie na Ławerce i na pewno cię zaproszę na Podlaskie na Ławerce. Wyrazisz zgodę? Oczywiście, że wyrażę. Super, będziemy mieli remake programu. Ale absolutnie Podlaskie na Ławerce. A oglądałeś? Jak nie oglądałeś, to obejrzyj. Oni później jak... A wiesz, że ja to widziałem raz? Ja to widziałem raz. Ale jak ja prowadziłem? Bo jak ja prowadziłem, to było fajne. Później to już nie. Kurczę, nie pamiętam. Wiesz, chyba Gienek mi pokazywał. No, chyba Gienek. Chyba no. Gienek mi pokazywał. No teraz ja odpowiem pytanie, które pan tutaj zadał. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja startując z Konfederacji wniosłem po pierwsze swoją wiedzę i wiarygodność na Podlasiu. Ja nie muszę udowadniać, że ja coś może zrobię, coś wymyślę. Ja po prostu wiele rzeczy takich zrobiłem. I myślę, że Podlasianie spojrzeli na Konfederację po raz pierwszy w sposób, rzeczywiście tam są ludzie, którzy realizują fajne pomysły i umieją to zrobić. Tak, my umiemy zrobić i zrealizować wiele fajnych pomysłów potrzebnych dla tego kraju. Bo ten kraj potrzebuje mądrych ludzi i mądrych pomysłów. I porozumienia ponad wszystkimi krzykami, jakie się gdziekolwiek roznoszą. To jest mój wkład do Konfederacji i mam nadzieję, że w przyszłym sejmiku, czy będę w zarządzie, czy nie będę w zarządzie, na pewno będę składał, tak jak i poprzednio, składałem wiele pomysłów, które były realizowane i powiem państwu, jednogłośnie akceptowane przez wszystkich radnych Województwa Podlaskiego. Staram się zawsze do tego przekonać, bo ja ich wszystkich znam.
i bardzo szanuję. To teraz się pożegnaj z naszymi słuchaczami. Ładnie. Albo i nieładnie, no ale to jest Szanowni grzeczny Państwo, chłopak. Dziękuję za ten wieczór, który spędziliśmy razem. Mam nadzieję, że przybliżyłem na Państwa i swoją osobę, ale również i województwo podlaskie. To jest piękne województwo. Jeżeli jesteście Państwo patriotami, odwiedzicie w tym roku nasze województwo. I mam nadzieję, że zawsze będziecie dokonywać mądrych wyborów. A Pana Roberta zapraszam do swojego programu, który w przyszłości otworzę. I mam nadzieję, że też pokażemy fajne oblicze naszego regionu. Podlasie jest kapitalne, to akurat, prawda? A ja mam ogłoszenie, to, które już padło, ale padło na początku, więc ci, którzy teraz z nami są, proszę, zostańcie z nami, bo jak my tylko skończymy, to pojawia się komentarz Marcina Gortata o koszykówce, rzecz jasna, nie o Podlasiu, o dziwo. To jest jedna rzecz, to jest jeszcze dzisiaj, tuż zaraz, za chwilę. Jutro niespodzianka. Gość Krzysztofa Stanowskiego, niespodzianka. Nasz nowy współpracownik, autor komentarzy. Naprawdę warto, więc... Dobra, bo ja już wiem, kto to, ale nie mogę powiedzieć, więc zapraszam na jutro. W czwartek Maciej Wilk. Nie tylko o CPK. Jeśli pamiętacie naszą debatę o CPK, to był ten fantastyczny gość, który wszystkich tutaj wprawia w zdumienie. Będzie o CPK, o locie, o no w ogóle o polskich inwestycjach, o tym, czy powinniśmy się, czy stać nas na te inwestycje, czy powinniśmy inwestować w nasz rozwój. Maciej Wilk, prosto z Kanady, wykorzystaliśmy to, że będzie z nami. Zapraszam w czwartek i tak jak mówiłem, w piątek wieczorem Mazurek i Stanowski. Nie wiem, czy będzie coś o Podlasiu. Dobra, będzie. Jak chcesz, to będzie. O, masz. A jak nie o tobie, to coś tam na pewno znajdziemy. Na pewno będzie parę fajnych informacji, bo zbieramy jeszcze ostatki kampanijnej. Nasze będzie... miasto to Białystok. Ten kandydat... Jakim sposobem on nie wszedł? No powiedz. Nie wiem. On jest genialny. On jest genialny. Jak piękny. Ty kameruj tak o... Panie Ereczku, czy pan Ereczek pójdzie do Urzędu Marszałkowskiego, jak zostaniesz marszałkiem? Zaraz z nim porozmawiam. No tak, musisz mu wydać polecenia. No tak. No. Więc jutro rano herbata Lipton dla wszystkich. Do widzenia. Do widzenia. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Kopiuj kupony najskuteczniejszych graczy w strefie inspiracji STS. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla twoich inwestycji. XTB.pl